Siemano ludzie, z tej strony Esu. Witam was na streamku z OBS-a. Dzisiaj pokażę wam, jak ustawić OBS-a, żeby być dobrym streamerem. Napiszcie, czy wszystko jest git. Gry na razie, gra jest zminimalizowana, bo no nie chciałem się spóźnić, ale trochę się spóźniłem. Muszę sobie podpalać te wszystkie czaty i to wszystko, a wy się tutaj na razie pozbierajcie. Więc zapraszam. A ja sobie tutaj podpalam te wszystkie czaty. I powiedzcie, czy wszystko jest git. O! Okej, to jest z mojej komórki leci. Dobra, siema, witam. Dzień dobry. Dobra. Raz, siema Bobru, witam. Dobra, więc tak. Komórka ustawiona, gra włączona. Gra jest, słuchajcie, na... Coś jest spierdolone z tym mikrofonem. Może trochę mniej. Raz. Gain jest jakiś taki skupany trochę. Raz, dwa, trzy. Okej. Dobra, już w końcu się słyszę czysto. Dobra. No, siema Kwachu. Cała reszta też. Witam serdecznie. I dajcie mi jeszcze z 5 minut. Ja wrzucę na wszystkie soszale, bo nie zdążyłem tego zrobić. Byłem zajęty ustawianiem właśnie tej resolution, czyli tej rozdzielczości tej gry, która jest 640x480 i ona, kurwa, wyobraźcie sobie, odpalona na moim monitorze 2K. Ona wygląda ok, ale OBS po prostu ją wyświetla jako taki kwadracik po prostu w rogu, nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. No więc ja wrzucę. A kurde, bo wy przecież wszystko widzicie tutaj. Tutaj widzicie mojego typowego Discorda. Aj. Ja tego nie planowałem. Dobra, sekunda, to zaraz do was wracam. Ale zostanę z wami tutaj na mikrofonie jak coś. Dobrze, że dalej tutaj nie połaziłem. Ja pierdolę. Nie ten dźwigiem. Dobra, to ja to powrzucam. Puszczę jakąś muzyczkę. Możemy puścić się z Głupków Kosmosu. Muzę. Music. Okej. Idziemy. Pierdząca muza. Dobra. Okej. A, co ja miałem robić? A, no tak, zapomniałem. Zapowiedzi. Ale muza. Kocia muzyka. Dobra, Discord poinformowany. Discord zapraszamy wszystkich Discordowców. Nie, o Jezu, pamiętam tą kołyskę. Ale mi się jakieś neurony odpalają teraz. Dobra, teraz Discorda trzeba wyłączyć. Żeby mi tutaj nie pingował. Zapraszamy Discorda w ekipę. I teraz jeszcze tylko na Facebooka wrzucę i już do was wracam. Już będziecie mogli spojrzeć na moją mordę. No, dawaj. Kopiuj. Sorry za brak profesjonalizmu jak zawsze. Ale i tak się wszyscy spóźnią. O, czy to muzyka Poloka?
pięknie. Dobra. Link do Twitcha. I jest pięknie. Ciach. Dobra. To też jest chyba muzyka z tego pierwszego chapteru w tym domku. Jakiś taki strych czy coś takiego? Pamiętacie w ogóle to? Ja to pamiętam, ale nie wiem, czy chcę to pamiętać. Ale tak mi się wydaje, że to musi być ten pierwszy domek. Zresztą go dzisiaj na pewno przejdziemy, ten domek. Dobra. Piwnica tego domostwa. Zaraz wszyscy sobie przypomnimy. Dobra. Jest git. Dobra. No więc tak. Muzykę wyciszmy na razie. Odpalmy to. I live. Dobra. Jest git. Jest git. Jest git. No. Ło, kuźwa, jaki czat w ogóle aktywny dzisiaj. Co się dzieje? Ja pierniczę. Boże, jakie wory pod oczami mam. Jak tam Starfield? Okej, okay. W zasadzie po jakichś 20 godzinach się tak bardziej wkręciłem, zacząłem jakby trochę już akceptować to, jaka ta gra jest sztywna i z tymi animacjami, tymi NPC-ami. W budowanie bazy i statku jeszcze się nie bawiłem, bo na... nie umiem z tym statkami. Cały czas jak próbuję coś tam do niego dołączyć, to jest jakiś błąd. W sensie gra mi nie pozwala na to, więc zainstalowałem jakieś dwa mody, które pozwalają w zasadzie robić wszystko na tych statkach. I powiem wam, że dalej kurwa na tych dwóch modach mam jakieś błędy, cały czas nie mogę doczepić rzeczy, które mnie interesują do tego statku. A ludzie robią jakieś, wiecie, swastyki latające po kosmosie, jakieś statki bez centrum, z jakichś, wiecie, kwadratów poskładane. Więc nie wiem, nie wiem. A co jest z kamerką? No właśnie, ja nie wiem, ona zaczęła tak śnieżyć od jakiegoś czasu, ja nie wiem, czemu tak jest. Czemu tak może być? Zmieniłem ekran, słuchajcie. Może odkąd zmieniłem ekran, może jakoś ten USB tak śnieży w tym ekranie, no bo jestem na nowym ekranie. Właśnie nie śnieżyło. Ja myślałem, że to jest OBS, bo ja zmieniałem ten. Ale faktycznie, no napierdala słabo trochę. Antenę przestawić. Tak. Dobra, słuchajcie, 67. Wejdźmy już do menu, może. Kurwa. O Jezu, za głośno. Przepraszam, muszę z powrotem wrócić. Muszę z powrotem wrócić. Mikser. Dajmy w ten sposób. Dobra, jest już lepiej. On. Million colors. On. Sound. A kurwa, miałem tu suwak. Dobra. Powinna być po polsku. Z tego co sprawdzałem jest po polsku, ale zainstalowałem też po angielsku. Wiem, że was to nie interesuje, mnie też nie. Ale jest jeszcze jakaś taka wersja z neta po angielsku, która jest niby przetestowana, że nie crashuje i tak dalej, więc... To mam nadzieję, że ta nie będzie crashować. Ale chyba jest git. Jakby macie płyn... Widzicie w ogóle... A, dobra, Jezu, jak się wystraszę. Myślałem, że kursora nie widać i w ogóle jest taki, wiecie, tylko screenshot. Taki camshot. Dobra. Dobra, wszystko jest git. Wszystko jest git. Ile jest osób? Napiszcie mi, bo znowu jakby nic nie widzę. A właśnie, swoją drogą, dzisiaj taki mały urodzinowy stream sobie zrobimy, bo w zasadzie na poprzednim streamie jeszcze było chyba za wcześnie, czy coś takiego, teraz jest po moich urodzinach, więc dostałem od moich przyjaciół na urodziny też piwo Konrad. Proszę bardzo. Nie wiem, czy coś widzicie. I dzisiaj będę pił, także moje zdrowie tym razem.
Kuźwa z gwintę, jakie mam tutaj nalane. Jak żul pod żabką. Dobra. Napiłem się Konrada. Odruchy ze studiów. Nigdy nie minął. Ile jest osób? Pytałem. 74, dobra, dziękuję. Zacina się u mnie ten licznik, nie wiem o co chodzi. I teraz tak, jedna rzecz. Jak się wciśnie play, poleci to zajebiste intro. I ja je oglądałem wcześniej, w sensie, żeby sprawdzić, przetestować tę grę z OBS-em. I ono się na sam koniec zacięło. Więc jeśli znowu to się stanie, to po prostu przeklikamy to intro następnym razem i zaczniemy już tam z tej łazienki. Co wy na to? Twarz jak z Vice City. No strasznie faktycznie jestem jakiś taki różowy. To jest kurwa zajebisty monitor, słuchajcie. Philips, matryca nano IPS. 100 miliardów tysięcy kolorów. Dlatego tak to wygląda. W ogóle jak trzymam ten czat, zobaczcie. Jakbym się modlił. Wygląda jak miał koks kolory. Oj tak, ma. Ma więcej kolorów niż moja tęczówka. I siatkówka razem wzięta. Podstawka z Ikei, tak! To prawda. Ale trzyma. Trzyma. Trzyma fason. Można powiedzieć. Dobra, zaczynamy, co? Jak cała reszta się spóźni, to i tak chuj tam z tym intro. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie crasha. Leci Polok! Przyjaciele, mam wspaniałe nowiny. W końcu udało mi się naprawić nasz statek. Możemy odlatywać za 5 minut. Nareszcie! Żygać mi się już chce od ukrywania się w tej ruderze. Dalej, dalej, pakujcie walizki. Wracamy na naszą planetę. Jakie szybkie zmiany. O, wracamy do domu, a ja wreszcie zapiszę się do profesora Helmuta. Jasne, do profesora Helmuta. Nie rozumiem, skąd jeszcze biorą się takie palanty jak ty, które chcą spotkać się z tym nic niewartym znachorem od siedmiu boleści. Profesor Helmut jest najlepszym we wszechświecie specjalistą od zmiany płci. To był pierwszy trans, zanim to było modne. Idę po telewizor. Co tak cuchnie? Ten transko u ciebie. Musi być jakaś niedobra istota. Chamsko. Musimy natychmiast odlecieć. Jeśli w domu jest człowiek, jesteśmy w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Niebezpieczeństwie nagłej śmierci. Jezu. Czemu tak mówisz? Boże. Jestem zawodowcem. Chłopaki, nie uwierzycie, co właśnie zobaczyłem w telewizji. Zaraz zaczniesz umierać w strasznych cierpieniach i obiecuję ci, że uda ci się skończyć to, co zacząłeś. Chwila, ale nie było tego intro przecież. Przecież to jest już ta gra. Pomyliłem intra. Pomyliłem intra. To w takim razie musimy zrobić to inaczej. Chłopaki, nie umie... Teraz jest źle. Ten Polok! Dobra, to musimy się Magarto. Musimy zrobić inaczej. Musimy wrócić na chwilę. I puścimy to intro na YouTubie. Intro. Jest. Dobra, uwaga. Verfluchte Kosmiten. O kurde, o shit. Jednej rzeczy nie przemyślałem. Mhm. Okej. Przechwytywanie. Jezu, praca streamera jest taka trudna. Dobra. Dobra, teraz jest już okej. Teraz jest już okej. Dobra, puszczamy. Uwaga, leci.
pamiętam to intro, jak wryło mi się w pamięć po prostu przez te lata. Ubisoft wydał tą grę. Jeszcze stare logo. Już zgłosiłem. Bombowo, Candy. No i co teraz? Rąbniemy komuś rower? Panowie, panowie, tylko spokojnie, nie ma się co podniecać. Sprawa nie jest poważna. Ukryjemy się w tym opuszczonym domku, a ja naprawię nasz latający spodek. To kwestia kilku minut. Dwa lata później. Bez kitu. Zasiedzieli się na ziemi jak ja w Polsce. Jak my w Polsce. Boże. Nie, no ta gra to jest takie złoto. Tu każda scena jest po prostu sztuką. Pamiętam ten zbiornik z kwasem. Verfluchte Kosmiten. Jest tak zajebiste jak Farquaad. Ohydne. Jest coś takiego niesmacznego w tej grze. Ta, reszta filmów działa w grze. No te intro pierwsze... Zwajdę połowę. Jakie zdjęcie. Ale ktoś cicho to włączył. Jestem zawodowcem. Straszne. Dobra. Wracamy do gry. Wracamy do gry, wracamy do gry, wracamy do gry. Teraz tak. Przechwytywanie okna. Przechwytywanie ekranu. Powinno być git. Całe szczęście, że da się w tej grze robić alt tab, bo w starych grach zwykle się nie dało, w sensie wszystko się bugowało. Już powinno być dobrze, w sensie... Kurwa, a czym się robiło save'a? Ja pierdzielę. Nie, F2 chyba. F2. Dobra, a czym się wchodziło do opcji? F3. Jakie to jest wszystko proste. To były naprawdę prostsze czasy. Dobra, dam trochę głośniej. Dobra, bierzemy przytykacz. Ja nic nie pamiętam ogólnie z tej gry. Ale coś tam pamiętam. Okej, okay, a ja... aha. Boże. Polak w Anglii. Mądrość została powiedziana. Dobra, walnijmy kapską. Tu pamiętam, że było głośne kapską. Już nigdy nie będę jadł w barze mlecznym. Jezu. Obrzydliwe.
Ten dźwięk przypomina mi chrzciny mojej teściowej. Jej! Zbrojony stalą super wytrzymały papier toaletowy Gorgiusa! Nie no, kto miał pomysły na to, to naprawdę geniusz. Dobra, trzeba wziąć ten papier. To jest kuloodporne! Tu mój ulubiony papier toaletowy Candy! Ten śliczny papier z kwiatuszkami jest pewnie Candy. Czy ja nie robiłem 10 lat temu tutaj czegoś takiego z palcem? Jakoś mam wrażenie, że coś takiego robiłem, nie? Nie jestem przekonany. W sensie lepiej nie pamiętać. Pachnie niczym poranna rosa na poziomkowych liściach. Idealnie dla słodkiego tyłeczka Candy. Jezu. Ja do dzisiaj nie wiem, czy Candy jest mężczyzną czy kobietą. I'm not assuming his gender. Super. To może się przydać. Dobra, spróbujmy stąd wyjść. Tam jest takie okno. Co się stało? Wspieram jednego streamera, którego jeszcze da się oglądać. Nostalgia Hard. 19 zł, dzięki, my friend is gay. Nostalgia Hard. Dzięki serdecznie, dzięki. Bardzo jest mi miło za urodzinowy prezencik. Będę musiał się altabować cały czas na tego OBS-a, żeby zobaczyć, co tam wysyłacie, bo po prostu tego nie mam. Wydaje mi się, że to trzeba było połączyć z... Okej. Wychodzimy stąd. Staram się w miarę sprawnie to robić. Ja sobie przy każdym kolejnym przejściu te same gry żarty w tych samych momentach. Dobra, Verfluchte Kosmiten, idziemy na górę. Wywalił, ja bym przynajmniej powąchał. Pomóżcie mi, dzieciaczki! O Jezu, kocham tą scenę. Uwielbiam ją. W sensie, w tej grze zakochałem się już w tej scenie. Od tej sceny, w zasadzie od początku. Pomóżcie mi, dzieciaczki! Dzieciaczki! Da się z nim pogadać? Chyba dało się. O, super! Zapomniałem, że tu są dialogi. Lepiej niż w Starfieldzie. Ej, co się tam dzieje? Się składa, że jestem świętym Mikołajem, który ma już 8 miesięcy opóźnienia w dostarczeniu prezentów milutkim dzieciaczkom. Jakie pedotekst? Kto tam? Ej, ty tam w górze, utknąłem tu. Jestem święty Mikołaj! Jak się urwało. Boże, jakie teksty. O, to brzmi jakby w kominie utknęła jakaś małpa ze sraczką. A to gadająca małpa. Masz okazję słyszeć mój chłopcze głos świętego Mikołaja we własnej osobie. Mam w worku masę prezentów, a jeśli chcesz jakiś dostać, to mnie lepiej stąd wyciągnie. Nie za cicho? Kto tam? Kurwa, jeszcze raz to samo. Ech, ale jestem głodny. Muszę iść po chipsy. No nie, miłe dziecię. Miłe dziecię! Niesamowite po prostu. Wow. Pomóżcie mi, dzieciaczki. Jestem zachwycony w ogóle dubbingiem polskim tej gry. I prymitywizmem tej gry. Dobra, przepychamy. Idziemy trochę głośniej. Prosta sprawa. Przemielimy go. Pierwsza śmierć, trzecia minuta gry jest pierwsza śmierć już. Co to jest? Do diabła! Boże, kurwa, czy to deszcz? Kurwa, czy to deszcz? Straszne to jest. Co to jest? Możesz, kurwa, czy to deszcz? Zajebiste. Muza w ogóle. Wow.
Dzięki, chłopcze, za uratowanie mnie i zlikwidowanie gwiazdki raz na zawsze. Kwas siarkowy, nie mam pojęcia, do czego to było. Puszka kwasu siarkowego! Pomoże nam na każdy problem! Dobra. O Jezu, pamiętam tę trumnę. Już się nie dało tworzyć chyba rękoma. Tak, trzeba było mieć jakiś łom chyba i tutaj leżał taki truposz i on chyba miał jakiś klucz. Puszka kwasu. Ci puszka kwasu siarkowego. Dioxide. Okej. Okay. Jakbym coś omijał, to od razu mówcie. A kurde, powiem wam, że to naprawdę nieźle wygląda jak na 20-letnią grę. Pamiętam, że ta muza mnie tak stresowała za dzieciaka. Ja naprawdę czułem się taki poszukiwany w tym domu. Ja się bałem Poloka. Wciąż się go boję. Nic nie pamiętam, ale trochę pamiętam. O, nie no, coś pamiętam. Nie będziesz tego potrzebować, truposzu! Dawaj ten klucz! No tak, 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 tak. Tutaj trzeba było mu do mordy wlać kolejny kwas. Dzisiaj by taka gra nie wyszła. Ono żyje chyba na chwilę. Ja po wiadrze. Wow. Okropne. Bezczeszczenie zwłok. Rozpuszczanie w kwasie jak w Breaking Bad. Sranie do kibla. Same jakieś zdeprawowane rzeczy tu są. Zobaczcie, dwóch już rozpuścił i to wszystko w jednym pomieszczeniu. Jak się nazywał ten pomarańczowy? Chamska śmierć, podwójna śmierć. Bad, to był bad, okej. Okay. Okej. Okay. Jak muza w ogóle. Zajebioza. Co tu się dzieje? W ogóle czemu? Nie znoszę myśli o tym całym serze zjadanym przez myszy. Na jednym save granie. Dobra, a nie mogę go wziąć? Tak jak w Gothiku, tam zawsze się crashują save'y prędzej czy później i są takie, wiecie, save corrupted, tak samo było w Archolos i w każdej części Gothika. I kuźwa na tych grupach Archolos ludzie piszą: o, straciłem 45 godzin rozrywki, no bo niestety nie posłuchałem innych i save'owałem wszystko na jednym slocie. Serio. Dobra, ja chyba zapiszę na drugim w takim razie. Okej, okay, aha, dobra. Ja ten dom w miarę pamiętam, słuchajcie, ale to jest jakaś taka pamięć neuronalna. Neuroanalna. Tutaj trzeba było Poloka zwabić w taką... w pułapkę. Core memory, no. Czy coś tu jeszcze było? Wróć. Światło. Chyba trzeba było światło wyłączyć, ale w ogóle ten kołyszący się szkieletek, to nie mam pojęcia, po co on tu jest. A, dobra, okej. Dzieje się. Mamy 130 osób, zajebiście. Idzie zawodowiec, uwaga. On jest zawodowcem. Czerwone gały. Uwielbiam go. On wygląda jak żyto ortodoksyjne. Co to jest? Czy to dotacja? Orzesz, kurwa.
100 zł, Sujek! Dziękuję serdecznie za piękną dotację. Dzięki, stary. Jest mi bardzo, 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 bardzo miło tak urodzinowo dostać taki prezencik od was. I mam nadzieję, że wam się na razie podoba, ale dopiero zaczynamy. Super, super, dzięki, dzięki. Już w połowie się udało nazbierać na wizy do kolejnych krajów, gdzie wypierdalam na zimę. Dobra, zobaczmy Verfluchte Poloken. Ale gnaty wyłamane. Kurwa, ta noga, zobacz na tą nogę niżej. Przecież to jak kość wygląda. Jaki wkurwiany. Nie da się zgasić światła? Ale zobaczcie, niewinni ludzie, tacy jak Mikołaj, zostali skazani przez Bada na śmierć. Apollo, który praktycznie zamroził, praktycznie zabił jego... O, tak! To nasz ulubiony moment. Halo? Co masz teraz? O, chyba dzwonisz do Kenji. Aż sup przyszedł. No, ten z bok jest zajebisty. A właśnie, sup przyszedł. Chwila, muszę przeczytać, kto to. A zresztą nie muszę, mam tutaj. Rizendel zasubował. Dzięki serdecznie, Rizendel. Witamy w gronie subów. Czyżbyśmy mieli 49 czy 40, 50 subów? 50, tak? Dobrze widzę? Mamy 50 subów, cudownie. Dobra, Verfluchte telefon. Halo? Czy to weekendy? Czy masz na sobie te majteczki z małpiej skórki? Słodziutki. Candy nie może teraz podejść. Jest w środku wielkiej kostki lodu. A w środku wielką kostkę lodu? Ekscytujące. Podoba mi się. Pięknie. I mamy kolejny sub. I tym razem Beszar. Witamy naszego discordowego main moda w gronie subów. Siema Beszar i dzięki serdecznie. To Beszar dzwonił tutaj. W ogóle wpadajcie na Discorda. Jeśli ktoś jeszcze nie jest, to na dole pod streamem macie kafelki z linkami. Macie tam Discorda. Mamy tam moda. Mamy tam sekcję z memami. Dodatkowe powiadomienia, więc wbijajcie śmiało. To samo na typowy GSM. Boże, śniadanie u Tiffany'ego. Okej, nie pamiętam, gdzie tu się szło dalej, więc sprawdźmy po prostu tutaj. O kurwa. Czat się wydobywa. Piecyk gazowy. Okej. Coś tutaj trzeba było chyba postawić. Tu jakaś kiełbasa wisi. Coś w lodówce może. Już piwo chyba tu było. Idę po chipsy. W ogóle ten gość, który tutaj robił dubbing, prawdopodobnie już po tylu latach zmarł nieznany, słuchajcie, jak, nie wiem, w grobie nieznanego żołnierza, a zrobił taką świetną robotę. Ale to jest takie wszystko dziwne w tej grze, to, wiecie, takie... O, nie pamiętam tego wychodka kompletnie. Wow. Szarańcza. Nie pamiętam w ogóle tej sceny. Dobra, pójdźmy dalej. Te gnomy w ogóle, ruchacze. Da się wyjść na ulicę? Ale zobaczcie, jak mało tutaj było obiektów, jakie to było stare. To jest niesamowite. Sujteki zasubował, poziom pierwszy. Dzięki serdecznie, Sujteki. Witamy w gronie subów. Wciśniemy w stronę 60 FPS-ów. Znaczy subów. Znaczy S-ów. Subów S-ów. Chyba tu nic nie było. Nie no, kurwa, musiało coś tu być. Nie zrobili przecież takiej lokacji. Może potem coś tutaj spadnie. No tu jest wszystko niepokojące. No mówię, no jak jakiś taki zły sen.
Ta muza w ogóle. Dobra, chyba w kuchni nic nie ma. Nie, czekaj. A szafki? Szuflada. O, tak. Co tu się dzieje? Chyba nic więcej. O ja, już zaczynam się najebywać piwem Konrad. Konrad. No idź dalej, no! Bo muszę dzisiaj na streamie dojść do fabryki krowiego gówna. Uwielbiam to miejsce. Hype Train. Pamiętam grę na pamięć. No ja mówię, na jakiejś pamięci mięśniowej lecę. Dobra, sprawdźmy tam. Tum tum. Ale ta muza w każdym pokoju zdobyła się inna, tak samo alienowa, tak samo dziwno, niepokojąca. To jest naprawdę świetne. O, dobra, po tego kondoma trzeba tam pójść. Ach, mój nadmuchiwany kruczoł mleczny. Ej, no, nic nie wziął? Ale mleczna. Stare przygodówki, taki sztos muzyczny, że szok. No, wtedy się jeszcze nie bali o prawa autorskie i tak dalej. Teraz to już YouTube to wszystko poblokował. Idź tu, ale tu nic nie ma. To moja kolekcja świerszczyków! Oh fuck. Jezu, Mass Effect. Sztuczne ognie! Przydadzą się na grilla! No to weź je! Sztuczne ognie! Przydadzą się na grilla! Mam nadzieję, że da się to wziąć. Kurde. A jakbym podpalił to? Raca. I want to believe. Świetna. Okej, okay, czyli naprawdę tu nic nie ma? To moja kolekcja. Nie chcę znowu na to patrzeć. To moja kolekcja świerszczyków. Jestem za młody, żeby to oglądać. Bana powinienem dostać za alien porno na moim własnym streamie. Nie, no nie wiesz, że tu nic nie ma. Czy ktoś coś kojarzy, żeby tu coś więcej było? Fajerwerki są, no ale nie mogę ich podnieść. Właśnie wydaje mi się, że coś brało się z tymi fajerwerkami, ale nie wiem. A, dobra, da się przeklikać ten. Dobra, nieważne. Fajerwerki nie pamiętam do czego są, więc po prostu grajmy dalej. Bob Resolucje. Okej, okay, zobaczmy tutaj. Książki. Słyszycie to? Jakąś kosiarkę? Jezus Maria. A w tym pokoju zobaczcie, jaka kompletna cisza. A, już wiadomo, czemu cisza. Jeden kanał. No trudno. Jest jak jest. Czy do komina się da, kurde, coś, wydaje mi się, że coś z kominem można było zrobić. Kurde, nie da się. No nic, tu wychodzimy. Funky night. No, dawaj. Ciąbol. O, kolejny mega dziwny pokój. Shit. Chyba zginę. Oj, ten!
ten sup przy ostatnim uderzeniu. Blot kanatku zasubował. Dzięki serdecznie. Dobra, jednak nie zginąłem, ale to znaczy, że trzeba, warto zapisać. Organ Trail. Uwielbiam bawić się organem nanami. Okej. Okay. Na razie jest bardzo dużo przedmiotów, które do niczego nie służą. Kominek. Kominek, dobra, to już zawczasu chyba wiem, co tutaj zrobić. Żeby się tutaj nie cofać potem. Może powinienem to podpalić. Oj tak. Tam na górze jest bocian. Ale już niedługo. Nie, poczekaj, ktoś napisał. Jaki niuk. Kolejna śmierć, słuchajcie. Fajne kwestie dialogowe ma. No nie, no jak chcecie, no mogę cofnąć, no. Tylko potem trzeba będzie się wracać z tego dachu tutaj, żeby go wysadzić. To jak chcecie. Mogę wczytać. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Przeżyłem? Przeżyłem, okej, okay, ale... Czyli coś tam będzie chyba już rzucić do jedzenia, bo tam coś pewnie jest. Ale ten miś w szafie to jest takie niepokojące. Dobra, chodźmy stąd. Chyba, przecież ja już tu byłem. Dobra, idźmy na górę. Z rośliną nic nie ma. A, to dobra. To znaczy, to tym lepiej, bo nie muszę się tutaj wracać. Chodźmy na górę. Co się stało? A zobaczcie, już nie dzwoni zboczeniec. Zapisz i gadaj z bocianem, ale już za późno. Ech, Boże. Dobra, mam zapis drugi. Mam zapis drugi i można sobie wczytać. Aha, no tak, bo on by musiał wczytać. Kurwa. Nie wiem, czy to ogarnę, słuchajcie. To jest chyba za trudne dla mnie. Jestem pewien, że sobie nadpiszę coś i będę musiał powtarzać cały fragment. Chyba nie dam rady. Zresztą nie wiem, gdzie jest bocian. Nie rób, bo zepsujesz, no właśnie o to chodzi. Okej. Okay. Łazienka, Jesus. Pralka z lat 90. Kluczyk do majteczek Candy. Odpalę na YouTube gadanie z bocianem. Okej, okay, to było chyba do jakiejś skrzyneczki w pokoju Candy, który jest tutaj na górze. Dobra, dobra. Sam w sumie jestem ciekawy. Ale nie wiem, jak cofnąć. Dobra, tu jest bocian, tak? On jeszcze żyje. Mamy suba! Kwachu! Dzięki serdecznie. A, znaczy Kwachu sprezentował subskrypcję Vitalii. Kwachu, i tak nie zaruchasz. Ale możesz próbować. To postawmy to na razie. Kurczę, dziękuję. Może powinienem to podpalić. To po dialogu. Chodźmy stąd w takim razie. Gość myśli, że $2 wyślę i zarucha. Dude's mad. Ale wingman.
Dobra, chodźmy po ten klucz. Cockblocker. Jakbym miał taką łazienkę, to bym został narkomanem. A nie, już na to za późno. Dobra, chodźmy po te rzeczy od Candy. Dziękuję, że nam to wytłumaczyłeś, Jesu. Polecam się. Gdzie Candy miała pokój? Kurde, gdzieś... Ma, tutaj chyba miała pokój. Okej. Okay. Patrzcie na to. Zajebiste. Ona była tak dziwna. Ono, on... Nie wiem, jak to nazwać. Chamsko, jak to nazwać. Płyta. Za cholerę nie pamiętam. A, okej, okay, po prostu włączę muzę. To głąb! Na pewno chowa coś dobrego w swoim pamiętniczku. Nie chcesz tego wiedzieć, ale sprawdźmy. Tego mi właśnie trzeba! Suszarka? Okej. Okay. Czy tam jest dildo? Oh my god! Nie widziałem tego, jak byłem dzieckiem. Czemu widzę to teraz? Dildo o smaku Candy. Ale ten pokój jest cursed. Jest tak cursed na maksa. Dobra, rajstopki. Ohydne to wszystko jest. Dobra, ale co my mamy? Mamy suszarkę, mamy jakieś getry i mamy zapalniczkę. No dobra, chodźmy na górę. Aha, znowu nie bardzo niepokojąca muzyka. Patrzcie, SpongeBob. Naprawdę, taki dziwny jest ten dom. Okej, tu nic nie ma. Kreskówka, grafika, dubbing, żeby dzieciaki zrozumiały, no dla dzieci, no. No ale wiecie, jak jest się rodzicem, na przykład coś takiego, jak się kupuje taką grę, to nie masz bladego pojęcia, co jest w tej grze. Wygląda jak gra dla dzieci. A to nawet nie jest gra dla dorosłych. Nie wiadomo, kiedy to się może przydać. A, czyli mogę to wziąć? Nie wiadomo, kiedy to się może przydać. Chwila. Nie, nie mogę tego wziąć. To jest w zasadzie kilka dźwięków zapętlonych za sobą. Ale squat, o Jesus. W tym pokoju nie ma nic, okej. Okay. Oho, o nie. Fuck. Teraz dopiero wchodzi niepokój. Ale wyłamany, wykręcony, słuchajcie. Przepigulony człowiek. Zobaczmy jeszcze tutaj. Okej, okay, tu jest jakiś bezpieczniejszy pokój. Ten czas w ogóle kleci, jakby to był jakiś sen. O, pamiętam, to jest ten ich living room. Oh. Telewizor, okej. Okay. Telewizor z lat 90. Choroba! Gdzie też wtryniłem tego pilota?
pilot, dobra, okej. Okay. Jest przedłużacz. Urwał normalnie kabel, przeciął gość. O, jest pilot, dobra. Jakie wary obciągary. Ta ryba jest zmęczona. Alfonso to powiedział, że wolno ci oglądać telewizję bez mojego pozwolenia. Jaki pilot? Nie no, tam Polak na dole chodzi, a my telewizor oglądamy. Nie no, nie wiem co powiedzieć na ten temat. Come on, ale zmarnowanie czasu. Patrzcie, jakie grzybory. Nie wierzę. Jezyki poszywany. Five Nights at Freddy's, zanim to było modne. Kurde, nie wiem gdzie iść. Dobra, spróbujmy tamte drzwi. Wow. Shit. Nie no, ogromny jest ten dom. Ja się boję, że tu zaraz Polak wyjdzie. Co to jest? Morbius? Patrzcie w ogóle, jaka tapeta. No no dobra, no jakby bez sensu jest ten korytarz. To są drzwi. To musi być jakiś shortcut. Sprawdźmy tutaj. Fuck. Było kompletnie nie do przewidzenia. No dobra, no to musimy w takim razie cofnąć to. It's morbid time. Czerwona sień. Okej. Okay. Mam rajstopy. Właśnie mam rajstopy. I mam przedłużacz. Właśnie, przecież mam przedmioty. Zapomniałem, że to jest gra przygodowa. Przedłużacz rajstopy. Dobra, a gdybym to jakoś nadmuchał, na przykład tymi powietrzem, nie. Albo to jakoś połączył, albo to połączył z tym, albo to z tym, nie. Poddaszem, no właśnie wiem, właśnie pamiętam. Nie musicie mi odpowiadać, okej, okay, ja wszystko wiem co robić. Bobru, pomóż. Serio. Dobra, czy musimy iść na poddasze? Rajstopy. Zapiszmy te słowa. Okej. A wy powiedzcie, jak wy odkryliście tą grę? Jestem bardzo ciekawy. Na przykład, ile mieliście lat? Albo w którym roku to było? Albo... Czy odkryliście to przed moim let's playem, czy po? Czy znaczy, czy podczas? Pytanie. Demo na jakiej CD? Demo było tej gry? No shit. No idź! Okej. Okay. Tu był jakiś kurde włącznik światła. Okej. Okay. Te dźwięki. Dzisiaj. Pierwszy raz widziałem, jak youtuber Esgarot ją nagrywał. Brat mnie posadził i kazał grać. Na czym cię posadził? Siostra grała, ja z nią. Ja wiedziałem, brat, kto grał, nigdy mi nie pozwalał. Po latach dowiedziałem się Odessa. Dlaczego? Ja dziś poznałem. Nice. Moi starsi o 10 lat bracia mieli pirata na płycie.
od momentu, jak je ugrywali, miałem ją w podświadomości, ale uświadomiłem sobie dopiero, o czym ta gra jest, jak wszedłem na twój kanał. Miałem 6 lat, ktoś z rodziny mi pokazał. Wujek? Mój wujek przyniósł spiraconą płytę, ale wiedziałem, że u kogoś będzie historia z wujkiem. Mojemu ojcu i powiedział, że znalazł fajną grę dla dzieci. Miałem może 7 lat, trauma do końca życia. A potem trafiłeś na mój kanał. Ja dalej nie wiem, co się dzieje. Zawsze jest historia z wujkiem. Korba, dobra. Bolok, nie ten Korben. Dobra, idziemy na poddasze. Korba do dziury, dziura do korby. Okej. Mój wujek pokazał tą grę, a później zgwałcił. Te dźwięki. Kładź to. Chyba powinienem zapisać. Witali, pamiętam w ogóle, że zanim nagrałeś swoją serię, to jedyny polski gameplay z tej gry był u niejakiego Eklerka, czy jak on się nazywał. I pierwszym odcinkiem u ciebie się spłakał, że teraz wszyscy przyjdą do ciebie oglądać. O matko! Teraz nikt już nie pamięta o Eklerku. Nawet sam Eklerek. Nawet wujek Eklerka. Dobra, gadamy z tym ptakiem. Witam, panie Bociek. Witam, panie Bociek! Nasz dach to świetne miejsce do przesiadywania, co? Ej, twój dach? Ej, koleś, chyba ci palma odbiła! My, bociany, przesiadujemy na tym dachu już od 8 pokoleń, więc wsadź swój pomarańczowy tyłek do swej latającej chochli i wynocha! Róż dupę, ptasi muszczku. Róż dupę, ptasi muszczku. Ostatni gostek, który nazwał mnie ptasim muszkiem, skończył na dnie rzeki z kowadłem na głowie zamiast kapelusza. Kowadło. Chciałbym wleć w ten komin, jeśli ci to nie przeszkadza. Spadaj, szczerbaku! Za kogo ty się w ogóle uważasz? Idź, rozbij se jaja i usmaż omlet. Olo chamsko. No dobra, pójdę sobie. Tak, wracaj do mamuśki, żeby ci pieluchę wymieniła. No czemu tam były dwie głowy? O co chodzi w ogóle? Bracie Boćki. Dobra, musimy wrócić teraz i rakietą mu wystrzelić w odbyta. Bóg w animacji? No nie wiem. Nie jestem pewien. W tej grze wszystko jest możliwe. Dobrze, polok w szafie kisi. To na niego nie natrafiłem. Nie natrafimy. Teraz taki fast travel ze Starfielda by się przydał tam pod ten komin. Nie chciałbym w takim domu mieszkać, w sensie miałbym bardzo nieprzespane noce. Dum 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 dum. Tym tym. To było tu? Ah, yes! Of course! No czemu naokoło? W ogóle ma taką fryzurę jak niektórzy moi koledzy rówieśnicy po 30. Nie powinienem się z tego śmiać. Smutne. Ja mam 24, ja mam podobnie. Dude. Nie wiem, co powiedzieć. W sumie już zamiar całą grę dzisiaj skończyć. Oszalałaś? Ja nie pamiętam, co tu trzeba robić. Jakbym robił speedruna, to może bym pół przeszedł. Zobaczymy. Może nie pamiętam, co było drugie, ale chyba fabryka główna. To myślę, że do fabryki główna na 100% dojdziemy i może jeszcze kawałeczek.
bo to jest jedna z moich ulubionych lokacji. Dawaj, do końca nie mam tyle twardych i etanolu, żeby przeżyć do końca tą grę. 10 lat temu mi to nie przeszkadzało. Teraz muszę się znieczulać. Halo, siemano wszystkim. Witam też wszystkich, którzy właśnie wpadli na streama. Słuchajcie. Zróbmy krótką reklamę. 2 minuty. I po reklamie sobie snufniemy i sprawdzimy, co jest w kominie. Co wy na to? Dach bociana. Już nie bociana. No, więc piszcie brodo na czacie. Ja puszczam reklamę. Robimy krótką przerwę na jakieś siusianie. I zaraz się widzimy z powrotem. Zaraz się widzimy z powrotem. Kurna, nie to wkliknął. Dobrze, że nie crashuję tej gry, bo bym nie wytrzymał tego alt-tabowania. Dobra, widzimy się zaraz. Yo. Dobra, słuchajcie, jesteśmy po przerwie.
Wejdźmy sobie. Ten szkielet. Okej, okay, jesteśmy z drugiej strony tej szafy Poloka, super, super. Czekajcie, spróbuję moją tabakę otworzyć. Takie gówno mi sprzedał gościu w tytoniowym, że nie mogę otworzyć tabaki. Czekajcie, czy ona się... O, sypie się, zajebiście. Przez małą dziurkę. Singletons. Super Snuff Singletons Mentol. Już ją snufam od paru streamów. Ona jest właśnie taka odkręcana, ja wolę takie z góry, jak są takie, jak w gaficie. Kurde. Jak w gaficie takie po prostu plastikowe otwieracze. Tu jest odkręcana i po prostu coś tam się ścięło z nią. Dobra, także zdrówko wszystkim. Snufamy. Oh, wow! Dobra, tu Poloka trzeba było chyba tym owinąć. Otwiera trzecie oko. Jakie pułapki, jak z Kevina normalnie. Polok nic nie wie. Ale my już wiemy. O cholera. Nie! Shit. Czy muszę wrócić kominem? Kurde. Słabo. Okej. Kominem albo może jakoś przez balkon się uda wyjść. Ale to jest durda wszystko. Dobra, już to widziałem. Nie. Tak. Tak. Okej, dobra. Czyli nie możemy tutaj pójść. Chyba do kosiarki trzeba było to jakoś przymocować. Kurde, no znowu muszę się wracać. Nie wierzę. Ale chyba musimy. Ta ulica w ogóle jaka aktywna. Miasto żyje. Sin City. Starfield rozpieścił fast travel, no naprawdę. Ale za to Starfield nie ma mini mapy. Nie ma w ogóle map miast. Trzeba wszystko pamiętać, gdzie się idzie. To jest nawet fajne. Na początku to było mega męczące i wkurzające. Ale jakoś idzie się przyzwyczaić. Tu było chyba wyjście. No właśnie idę do ogrodu. Jest gnomy. Ej, o co chodzi? Dobra, zapiszę do świętego spokoju. Jazda. Oho!
Czeka na swój los nieunikniony. Zobaczmy, gdzie on leży, bo jestem ciekawy. U Jezu, myślałem, że to krew, a to jakieś deski czerwone. Kurde, co jest? Jakim cudem obszedłem dom, jak chciałem tylko pójść do Poloka. Ale o co chodzi? Dobra, nie wiem. Nieważne. Niech tam zostanie. A ten dom się spali, nie? Jakby, jak oni odlecą. One. One te ufolutki. To jest takie słodkie, że Pollock się w ostatniej, no, w finale tej gry jednak nawraca na alienową drogę. O. Dobra. Ale co my jeszcze mamy? Mamy, zobaczcie, suszarkę, kabel. W ogóle te stuleje takie obrzydliwe tutaj, zobaczcie. Do trzymania tych... sześć stulei. Ta gra ma 22 lata, mi jeszcze czas by ograć. Jezu. Jak to brzmi w ogóle. To drzewo. Nie, naprawdę. Jestem zachwycony z tego, jak zbudowali ten dom w ogóle. Ale taki remaster na przykład, gdyby wyszedł. Czy to miałoby sens? Może by to zepsuło w zasadzie klimat. Normalną drogą pójść, a bez kitu. Bez kitu. Dobra. Udajmy, że poszliśmy normalną drogą. Hej, chłopaki! Nie ruszajcie się stąd! Stary Bat zaraz was uratuje! Dobra, to jest chyba końcówka już domu. Remaster byłoby pewnie okrojony z powodu, że no, tak mogłoby być. To jest właśnie smutne. To jest prawdziwy przyjaciel. Moje nowiutkie rajstopki z Kelvina Klido. Ale kamsok. Bombowo, Bat. Choć raz zrobiłeś użytek z tego wyschniętego rodzynka, który zastępuje ci mózg. Kogo rodzynka? Badam z głodu. Bat nie jest idiotą, po prostu przytrafił mu się ciężki udar słoneczny w okresie pokwitania. To nie ma nic wspólnego z pokwitaniem. Chłopaki, nie czytaliście Freuda? Co było pierwsze? Ostryga czy durny głupek z masłem czosnkowym? W obu przypadkach Freud mówi tak. Słuchajcie, zapomniałem dzieła mojego życia. 13-tomowej rozprawy na temat istot ludzkich i ich zachowań. Pisałem to całymi latami. To rzecz niezmiernie ważna dla przyszłości naszej planety. Candy, rozgrzej silniki. Ja zaraz wrócę. Rozgrzej cycuszki. O Jezu, to z góry to wygląda jak Benis, tak bardzo. Specjalnie to zrobili. I to Benis po przejściach. Patrzcie, kuźwa, jakie laboratorium Dextera. (Śmiech)
Szybko, muszę odnaleźć moje dzieło. O, teraz nim gramy, okej. Zapomniałem o tej sekcji. Witam wszystkich, którzy wpadają na streama w tym momencie. Witam, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Co to jest? Okej, banan lewituje. O, dźwigen! O, przydałoby mi się coś takiego do powiększania niektórych rzeczy. A prawa? WTF. A niech mnie gęś kopnie. Dobra, chodźmy dalej. Jesus. To są jakieś o kurwa! A niech to gęś zdepcze! Jaka dupa tam... Jezu, naprawdę oni się niczego nie wstydzili. Papaj. Nie. Może to nie dupa? Walizka, okej. Co to za crafting bench? Ja się teraz przybustuję chyba, ale jeszcze zobaczmy, czy coś tu jeszcze jest. Nie ma. Okej. Ale usta ma. Dobra, drzwi do schronu zamknięte. Co to jest? Dzień dobry, mój elektryczny, komputerowy przyjacielu. Muszę się dostać do sejfu. Mam tam coś bardzo ważnego. Komputery z końca lat 90. Przyjacielu, czy przypadkiem udało ci się zdobyć dla mnie numer telefonu słynnego Moryca? Tak, chciałbym, abyś otworzył mi drzwi do sejfu. Tak, jestem w stanie otworzyć sejf. Ale po co miałbym to robić? Polecenia. Dobra, może to. Ależ tak grzecznie cię proszę, nie możesz mi odmówić. To dla mnie za mało. Wychaj się z tymi drzwiami, mój drogi Etno. To jest chat GPT wersja pierwsza. Twoje marudzenie zaczyna grać mi na nerwach. Nie zapominaj, że to ja cię stworzyłem i mogę cię teraz odtworzyć. Otwieraj ten sejf i zamknij się. Wiedziałem, wyrzuciłbyś mnie niczym stare żelazko. To w takim razie nigdzie nie lecicie. Zostaniecie tu ze mną aż do kosztniego końca. O Jezu. Eksplozja. Wow! Nie pamiętałem tego. O fuck. Naprawdę, tu można umrzeć na 100 sposobów. To jest niezłe. Dobra, Drzwi do sejfu. Jak go otworzyć? Kurde, ja nic nie mam, tak? Nic nie mam. No dobra, no to zostaje nam usiąść w takim razie na tym. Ej, o co chodzi? Przecież już to wciskałem, o co chodzi? Ej, on naprawdę wygląda jak kutas. Okej. Akumulator. Kosmito myszo transmutator. Mogę usiąść? Nie mogę. Chciałbym wiedzieć, co robić dalej. Banan. Może jakoś naładować to. Nie mogę tego naładować. Okej. Może zamiast banana. Kurwa! Ktoś ma jakiś pomysł? Ta rączka z dźwignią jest jak interakcja z przedmiotem. To już te dźwignie ruszałem przecież. To jakiś kwantowy komputer stoi.
Nie, jak się cofnie na początek? Nie da się cofnąć. Już za późno. O, może tutaj, nie. O, tu coś jest, tu coś jest, tu coś jest, tu coś jest. O, zobaczcie. Słodkie. Okej. Dobra. Gniazdko. Ale chyba kabla za bardzo nie ma. Kurde. O Jezu, niewygodne jest to chodzenie. Nie wierzę. Dlaczego ja muszę jakby trzy... Przez teleskop kilka razy musisz patrzeć, naprawdę? Is this a joke? Nie umiem trafić w ten pierdolony róg! Kurwa! Sąsiedzi wszystko słyszą. Gdzie był ten teleskop? Wkurwie mnie ta gra. Jak wyjść z tego banana? Udało się. O ja, pingwiny z Madagaskaru. Co to tam przeleciało? Nie idź tam. O, dobra, dźwigam. Ten wynalazek jest już przestarzały. Mówisz o mnie? Gniazdko. Aha, bez kabla, tak? Co zrobił? Czemu ta animacja się urwała w połowie? Coś ten wynalazek jest już przestarzały. Coś musi wypluć tutaj, no jestem przekonany, że coś musi wypluć. Dobra, jeszcze raz teleskop. A to papier toaletowy. Co on powiedział? To cię interesuje? Po rosyjsku? Ja jeba. Nie przetłumaczyli. Ej, ja nie pamiętam, żebym tak sprawdzał to tyle razy. Okej, się już powtarza. Już lupa złapało. To cię interesuje. No dobra, mamy... Mamy ten agregat, czy jak on się tam nazywa. To znaczy, że możemy... Może to i niezbyt doskonałe. Nieważne, muszę znaleźć swoje zapiski. Musimy coś podładować w takim razie nim. Może ten komputer? Komputer. Nie. Do fotelu wróć i gadaj z kompem. Do fotelu... A, no tak, bo... Dobra, już wszystko jasno. Zapomniałem. Ale mózg otrzep. Okej, chyba mogę jakoś się komunikować z... Nieważne, znowu tu usiadłem. Z komputerem. Spróbujmy. Teraz jesteśmy pewnie jacyś dojebani psychicznie. Dzień dobry, mój elektryczny, komputerowy przyjacielu. Muszę się dostać do sejfu, mam tam coś bardzo ważnego. Witaj, Ezmo, mój drogi przyjacielu. Czy przypadkiem udało ci się zdobyć dla mnie numer telefonu słynnego Moryca? Kim na pasiastą gęś jest Moryc? Moryc? Przesławny Moryc? Ha, ha! Moryc! Ludzie, czego bym nie dał, by zobaczyć sławnego Moryca? Okej, musimy się przemienić w Moryca. Dzień w sam raz na partyjkę krykieta, prawda? Nie zmieniaj tematu, mój przyjacielu. Wiem, że nie przychodzisz do mnie, by gawędzić o krykiecie, prawda?
Ależ oczywiście. Przyszedłem pogadać o krykiecie. Coś kręcisz, Etno. Chyba nie kombinujesz jakichś zabawnych, niemiłych rzeczy, co? Boże, rozmowa z czatem GPT. Niech będzie. Nie przychodzę rozmawiać o krykiecie. Chciałem zabrać moje zapiski. Tak też sądziłem. Jeśli przychodzisz po dzieło swego życia, to znaczy, że spodek jest gotowy. Jak to miło, że zjawiłeś się, by zabrać mnie w tę wielką podróż. O-o. Nie mamy do ciebie miejsca. Tak, chciałbym, abyś otworzył mi drzwi do sejfu. Tak, jestem w stanie otworzyć sejf. Ale po co miałbym to robić? Kurde, patrzcie ile opcji dialogowych. Ależ tak grzecznie cię proszę, nie możesz mi odmówić. Witam, witam wszystkich. Halo. Wypchaj się z tymi drzwiami, mój drogi Etno. No cóż, tego... Mamy drobny problem logistyczny. Widzisz, w statku jest tylko 5 miejsc. Spedycja. A nas już jest 5. Tego... Więc... Strasznie mi przykro, ale nie mamy dla ciebie miejsca. Czy to nie jest Radosław ten? Znaczy Cezary Pazura? Lecieć z wami. Zaś jeśli nie mogę lecieć z wami, wolę odejść w niebyt, niż pozostać na tej zapisałej planecie. Radosław. Nie no, Radosław Pazura to jest brat tego Pazury i on Max Payne'a dubbingował, ale to jest chyba zwykły Pazura, czy nie? Nie, Pazura inaczej brzmi, ale w tamtych czasach brzmiał właśnie tak. Nie kurczcie się ze mną! Dobra, co kliknąć, żeby nie wypierdolił tutaj znowu tej atomówki? Ależ oczywiście pojedziesz z nami! Nigdy byśmy cię nie zostawili! Lecz powiedziałeś, że w statku jest tylko 5 miejsc, prawda? Jak inteligentny. Nie rozumiem. Mówisz, że lecę, a w spodku nie ma dla mnie miejsca. W tamtych czasach brzmiał Różowa Pantera, tro. Jezu, ile czytania! Będziesz miał masę miejsca. Nie, jasne, że jest. Będziesz mieć masę miejsca, jeśli zgrasz swoją pamięć na dysk. Taki dysk nie zajmuje miejsca prawie wcale. Na dysk? Ależ moja pamięć zajęłaby 1040 milionów dysków, a w bagażniku Spotka zmieści się ich tylko 38. Tyle, ile zajmuje mój kurs polski w 3 łatwych lekcjach. Polski? W sensie rozbioru Polski? No dobrze. To prawda, jak że chamsko chce go zostawić miejsca. W ogóle. Ale? Jakby to były czasy smartfonów, to nie byłoby problemu. Dwa razy. Najpierw podrzucę chłopców do domu, a potem przylecę po ciebie. Posłuchaj, mój najdroższy przyjacielu. Nie muszę ci chyba mówić, że ta planeta jest niebezpiecznym miejscem. Kwaśne deszcze. Dobrze, nie widzieliście, co zrobiłem. Ekscy żony protestujące się o alimenty. Prędzej czy później spotkają zakłada. No chciałem piwo nalać z zamkniętym kapslem. Myślę, czemu nie leci. No dobra, no i dobra, musimy się w Moryca pewnie zmienić. A to już nic nowego. Mocne to piwo, Konrad. O, pamiętam. O, fuck. Powinien tymi jajami zostać. Moritz, czy to pan? Pan? Wszelką nadzieję spotkania się z panem. Tak, to ja, przesławny Moritz. Przypadkiem potrzebuję czegoś niezmiernie ważnego z tego sejfu. Może mnie pan poprosić o co tylko pan zechce. Najpierw jednak pragnąłbym zobaczyć, jak odgrywa pan słynny numer z dentystą. Numer z dentystą. No więc jest to historia o dentyście, który zaprosił na swoje wesele pewnego orangutana. No i na weselu orangutan podchodzi do teściowej i pyta: czy to pani, czy moje odbicie w lustrze w chwili, gdy próbuje zjeść banana przeciwnym końcem przewodu pokarmowego? Według
rozkazu. Jaki poważny. Zajebista. Oszukał AI. Dobra, dawać te świerszczyki. Kurwa, to jest pompka do penisa. Ja pierdolę, i on po to się wracał. Nie wiem, co powiedzieć. O cholera. O cholera. Oto koniec mój. Zacięło się. Ja. O nie. O fuck. I wiecie co? To się zacięło tak, że ja nie jestem w stanie teraz wyłączyć gry. No. Dobra. Powróciłem. Powinno być już wszystko git. Niech tylko się odpali ten stream na nowo, bo nie wytrzymy. Działa. Jest git. Widzicie grę? Działa. Stopa. Wszystko. Działa. Pięknie. To ja sobie też to odpalę. Dobra. Dziwna jest ta apka Twitcha. Okej, okay, jest git. Obejrzyj. Kurde, nie to. Odkryj, nie chcę odkrywać, chcę znaleźć swój kanał. Czy to jest takie trudne? Czy podoba ci się aplikacja Twitch? Nie. Nienawidzę jej. Okej. Okay. Dobra. Dobra, muszę przeklikiwać. Niestety tak to wygląda. Dobra, tu są kurczaki, które mnie zablokowały. O Jezu, save'a muszę zrobić. Idziemy dalej. Czyli, a no tak, Gorgiusem się grało, tylko w tej fabryce główna, to bardzo dobrze. Czemu nie mogę tam pójść? Mogę, okej. Fuck! Nie no, naprawdę ta lokacja jest niesamowita. Pokaż te rzeczy na YouTube. No, chcecie jakby szukać tego na YouTubie? No dobra, ale okej. Okay. Dobra. Jezu, to jest tak ciężki stream. To jest takie ciężkie. To na chwilę wrzucę się na przerwę. Spróbuję znaleźć. Okej. Będziemy oglądać cutscenki, ale będziemy oglądać cutscenki prosto z mojego kanału. Dobra, poczekajcie. Tu jest dwójka. Tu jest. Cześć wszystkim z tej strony. Nie, dlaczego? Okej. Dobra, uwaga, puszczam. Przechwytywanie okna. Okej, dobra. Wow. Dobra, słuchajcie. Lecimy.
Lecimy. Znajdę tylko ten moment. Koniec moich zmartwień. Koniec? Teraz dopiero zrobię ci coś, o co się zaczniesz martwić. Niech mi cudowno jeszcze żyje. W ogóle, czemu to jest w 10 FPS-ach? Straszne to jest. Ja jebie, ten YouTube. Czemu jebie. Tak laguje? On jest nieśmiertelny. Boże, rdzeń zaraz wybuchnie. Rdzeń? Nie, gra była płynna i ten filmik też był płynny. On jest tak stary, że chyba YouTube po prostu jakoś ścina FPS-y. Wszyscy. O, znaleźliśmy nasze wielkie dzieło. Nie zajmuje dużo miejsca, co nie? Ej, serio, co było w tej książce? Jezu, nie wiedziałem wtedy, byłem taki po prostu niewinny. Co było w tej książce? O kurwa! Clueless innocent person. Dawaj candy! Rozjebcie się tuż za podwórkiem kolejnym. Działa! Działa, kurwa mać. Wow, ale wybuchy jak w Crazysie. Boże, w Crazysie? Te czasy. Piękne. A on dalej żyje, no cringe. Nie wierzę. No patrzcie, 360 wyświetleń. Pfu, znaczy plusów. Jedziemy. 13 tysięcy miałem, wow. Kurwa, słuchajcie, to były czasy. Czy dolecimy naszej oczystej planety? Odpowiedź brzmi, nie. Dlaczego? Bo to gra. Przygodowa, więc musimy się gdzieś rozjebać. Ojej, nie powiem, by było smutne, że odjeżdżamy z tej planety męski, krzowinistyczny, jakiś fin. Daleko jest. O ja w tym samym momencie wydechnąłem nosem powietrze z rozbawienia. Podróż będzie trwać 2 lata, 4 miesiące. 28 dni, 3 godziny i 24 sekundy. Teraz już nic nas nie zatrzyma. Ten statek jest skonstruowany w oparciu o najnowsze technologie UFO dostępne. Po takich słowach musi się coś stać. Tak. To mi się nie podoba, brzmi zupełnie jak stara rozchychotana pralka. To twoja pupa. Boże, to samo chciałem tak. Teraz skomentować. To są opóźnienia z dźwiękiem i obrazem, ale to po prostu stara gra. Ale nie martw się. Stara rozklekotana pupa. Wracam. Już zaraz będziemy mieli. Podoba wam się ta miejscowa, do której trafimy. Nie do końca jestem pewien, czy to jest ziemia. Ale chyba tak. Tak, to jest na pewno ziemia wciąż. Kamsko! Skąd wiedziałem? O kurwa, 3 FPS-y! Nie! I co teraz? No jasne! Super nowoczesna technologia UFO! Mam ją w lewym półdupku! Wielka babciu gąsko, tak mi się wydawało, mieszanka paliwowa jest niestabilna. O co ci chodzi, Edno? O to, że potrzebujemy piątego elementu, by ustabilizować paliwo. Dobra. Odchody, zatankujemy i wystartujemy ponownie. Ale gdzie dostaniemy łajno o tej porze, Edno? Przecież jest jeszcze dzisiaj. Nie mam pojęcia, Kenny. To wyglądamy cały gameplay na YouTubie. A Boże. Piękne pojazdy. Batman wyjebał. Patrzcie no ludzie. Dobra, to już oglądaliśmy przecież. Czekajcie, tu się gdzieś zacięło. Tu się gdzieś zacięło. Zdrowe środowisko. Co się dzieje się? Boże, Balrog. Siorosperwy. Już Gorgiusa nie ma.
Buka! Co to w ogóle jest? Do dziś nie wiem. I z połykiem. No, tak. A, Kendy! Kendy, maleństwo! Przepad porwany w samym... Nadal bawi! O, blamasz. Tu mi się nie zacięło, bo miałem starego kompa. The fuck is going on? Uratowałeś nam życie, to skąd na wdzięczność? Kurczaki! To właśnie z takich kurczaków w KFC jest mięso robione, co pamiętajcie. Właśnie z takich. To prawda. Job. W ogóle czuję się, jakbym dwie jakieś linie czasowe na siebie naniósł. Dobra. Wróćmy do tej gorszej linii czasowej po covidach, lockdownach i w czasie wojny w Europie. Witam. Idźmy dalej. Hejka, stulejka, przepraszam szamanie za spóźnienie. Nie ma sprawy. Zostańmy tam, no. Tam się już nie da wrócić, bolo. Tam się już nie da wrócić. Okej. O co chodzi? Przecież ja z tą przyszedłem. Nie wiem, coś jest nie tak. No, no, oglądanie cutscenek na moim starym kanale sprzed 10 lat to jest jednak dobry pomysł. Kurwo, gdzie poszedłeś, grubasie? Jakiś stałem się agresywny przez te lata. Świat mnie zniszczył. Nie chcę tu iść, chcę pójść tam, gdzie jest ta studnia z gównem. Stój, ps paślaku. No po co tak daleko? Nie. Ale może coś tu będzie? Okej. Zobaczcie, jak długo idzie, no. Gruby na bramkę. A, gry nie widzicie. Czekaj, przepraszam. Fuck. Blamasz. Nie. Mówiłem, że to będzie za trudne robienie tego wszystkiego. Wcale się nie zmienił. Dobra. To jest chyba wejście do tej fabryki. Kurwa. Czemu nie mogę tego otworzyć? Słabo. Ten stream to kopalnia złota. Nie, to jest kopalnia problemów technicznych. No ale czy mam to otworzyć? Nie mam żadnego przedmiotu. Ktoś mi pomoże? O kurwa, dzieje się coś. Nie! O, miałem tego... Jezus Maria, miałem tego nie przewijać. Okej, sorry. Skipujemy. Dobra, przerzucamy się z powrotem na... O Boże, nie, po prostu... Jezu. Nie. Och, Chryste, chwila no, znowu gdzieś mi to zniknęło. Nie no, usunąłem to! Asgard Minecraft, Asgard Tibia, nie. Wiecie, że to jest bardzo trudne. Robienie tego wszystkiego naraz. O Boże, dobra. I witam, że... 03 to było, 03. 03, 03. I teraz tak. Okej. Właściwości.
Okej, dobra, udało się. Jezus Maria. Nie, no tu muszę się tyle naklikać. Dobra. Jaka mina! O Boże! Zapomniałem o tym kurczaku. Wielki, gruby kurczak. To jest mutowane mięso z McDonalda, które rośnie. Teraz będziemy, kurde, FPS-a robić. Nie FPS-a, tylko... No tak, FPS-a będziemy do niego strzelać. Boże! Jakie głupie rzeczy pierdoliłem. 13 tysięcy wyświetleń. Dobry, kuro. Jak te kozy na YouTubie. No dobra. Dobra, znowu się przełączam, uwaga. Ty, a może faktycznie nie grać, tylko puścić ten let's play i ściszyć i ja będę komentował, tak jakbym grał. Co wy na to? Przynajmniej nie trzeba się przełączyć między okienkami. I w sensie nic nawet nie skraszuje. Innowacyjne! Dobra, spróbujmy. Czekajcie, wyciszę. Okej. Dobra, podejdźmy do tego kurczaka. Miam, uwielbiam takie py... Co tam było? Czemu tak szybko ten... Pyszne kurczaczki! Najlepiej podawane z rożna z chrupiącą skórką! No, kura wybuchła, ale ten się włas otworzył, więc możemy wejść do fabryki, więc chodźmy. O! 100 osób to widziało! O, idzie buka, idzie buka. O, Candy! Candy, to chyba nie pora na szwendanie się gdzieś po kątach, co? Straszne. Ale dźwięk to włącz. A, no tak, bo ja z dźwiękiem miałem ten... przepraszam. Takie kanały, fajne. Ale wtedy ja gadam, jak jest dźwięk. To jest problem, nie? W sensie... Musimy wybrać albo cringe'owego mnie sprzed 10 lat, albo nieśmiesznego mnie z 2023 roku. Tak lepiej! Chamsko! Czyli co, mam się nie odzywać w ogóle? Ruszaj ustami! Musicie współpracować! To nie jest proste. Wyłącz kamerkę. O, wyłącz kamerkę, to jest zajebisty pomysł. Dobra, czekajcie. Będziecie zgadywać, kto mówi. Dobra, już nic nie ma. Okej. Fajne, lubię. Jezu, macie pod stopami gówno, które wystarczy zebrać jako paliwo. Po co idziecie dalej? Dobra, jesteśmy w środku. Gorgius, jesteś taki szermacki. Zaraz ta rura się obłamie. Cały Gorgius. Jeps. Ale z bokol. Spierdziałam się nią w twoją twarz. Jak... Dobra, chyba teraz się będziemy rozdzielać z tego, co pamiętam. Jak chlapcze to gówno im pod stopami. Chyba tak. Dobra, szczurzy zatku. Rozdzielamy się. Ja idę na lewo, a ty na prawo. Mnie się kieruj na lewo. Tutaj masz rację. Nie mogę się z tym spierdzić. Ja, że lewactwo. Zrozumiałem to w końcu po latach. Dobra. Tutaj masz rację. Candy, idziemy. Ona chodzi tak, jakby się skradała. O, Gorgius, jaka i konserwa. On sobie pobrudzi paznokcie. Znaczy, on sobie pobrudzi. Gorgius pewnie na konfę... Ciężko mi o tym mówić. Na konfę głosuje. Czy tam się idzie? Dud. Ej. Działa.
Mi się chyli na lewo. Więcej tych cutscenek niż mojej gry. Och, cuchnie tu gnojem. Och, to jest gnój. Na moje klejnoty rodowe w pełno gnoju. O co chodzi w tej grze? Dobra, mamy tutaj domek. Zajebisty komentarz. Wow. Fucking shit, żebra. Co to było tędy? Kopalnia gówna na Śląsku. Może wcale nie mamy tu iść? Dobre pytanie. Na ziemi. Na ziemi, okej? Okay. Ziemniak. Pewnie trzeba będzie coś tutaj położyć, na razie nic nie mamy. Stolca. Dobra, idziemy stąd. Gnojowa jaskinia, tak jak lubicie. Chamsko. A na lowcy. I weźmiemy do domcio. O Jezu, pamiętam ten dom! Tu będzie ten królik. Świadkowie Jehowi znajdą mnie nawet tutaj. O kurde. O, to jakieś urocze gniazdko. Ciekawe, kto tu mieszka. Chyba znam odpowiedź na to pytanie. Cześć, dzikus. Jestem Nels. Ale to jest cursed. A jak się ty nazywasz? Podoba ci się tu, co? To moja orgiastyczna kawalerka. O kurwa, brzmi jak moje mieszkanie po latach. A twoim zadaniem, cukiereczku, kamera. Jest się na nim rozłożyć. Jak widzisz, obok stoi moja kamerka. Ty będziesz rozkosznie figlować, a ja będę cię filmował. Ty dupa. Jezu. Co to jest? Ja. Kto to wymyślił? Dobra, moi drodzy, skończymy tutaj. Tak wyglądały moje wizyty w Warszawie. Sobie pochodzimy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę. Zostawiam. I jakiś komentarz. Trzymajcie się i nie zapomnijcie. Na razie, do zobaczyska. Pa, pa. Hej. Skończył się odcinek. Skończył się odcinek. Dobra, to decyzja do was zależy jak zawsze, czy oglądamy po prostu dalej mojego streama i ja go komentuję, czy wracamy do gry i przeskakuję wszystkie cutscenki. Do was zależy, graj normalnie. Mogę grać normalnie, jakby, bez problemu. Wracamy. Dobra, gramy. Coś się stało, uwaga. Powrót na pustynię Bracada też będzie. O, major Suchodolski z Zagrobu wysłał 78 zł. Dzięki serdecznie, major. Jest mi bardzo miło, jest mi bardzo miło. Dzięki serdecznie, majorze. Dzięki. Przepraszam. Dobra, to gramy dalej w takim razie. Ale co ja tu zrobiłem? Nie. Kurde, nie pamiętam co zrobiłem. Ale odpowiedz. A, Bracada, właśnie. Słuchajcie, Boże, strasznie mi się odbija tym piwem. Nie jestem w stanie złożyć zdania. Więc tak, tak, pustynia Bracada. Jak najbardziej. Pustynia Bracada. Przed chwilą oglądać, ale właśnie ja to przeskipowałem, jak ten kurczak wybuchł i nie wiem, czemu on wybuchł. No właśnie, a propos Bracady. Próbujemy z Bobrem postawić serwer Hamachi na Might and Magic 6, 7 i 8 łączone. Dlaczego nie mogę tu pójść? Jeśli nam się uda, to kolejny stream będzie właśnie z multiplayer Might and Magic z Bombrem. Także to byłoby naprawdę coś absolutnie legendarnego. I jeśli się uda, to myślę, że za tydzień zrobimy tego streama. Powiedzcie mi, co tu zrobić, bo już chcę to ruszyć trochę dalej. Jak widziałem gry z Might and Magic Multi, grali w trójkę i to jest optimal. No to nie wiem, może Szuszura jeszcze zbiorę do ekipy. Zobaczymy. Na razie fajnie jakby się udało to odpalić w ogóle w dwie osoby. No bo to jest spoko. Do koka gadaj. Aha, czyli źle poszedłem, tak? Nie no, ja żartuję z tym Hamachi, to był żart. Przestańcie wszystko wierzyć, co ja tutaj do mikrofonu pierdolę.
Dobra, z Kuro pogadajmy. O, uwielbiam takie pyszne kurczaczki. O, jak się w ogóle, zobaczcie, ten zmieniło. Znaczy tą cutscenkę się przerzuciło i od razu kurczak wybuchł. Dobra, wchodźmy do środka. Bredzi. Ej, powiedział tak, że nie wpadłem, że kłam. Ale kaken monstrum. Sraken pierdaken. To moje jelito przed lewatywą. Właśnie nie wiem, kiedy jest cutscenka, a nie wiem, kiedy jest już zwykła gra. To jest problem, nie? Że ja nie wiem teraz, czy to jest cutscenka, czy to już jest gra. Co pomijać? Dobra, to już znamy. O, before gay sex. Chamsko. Dobra, chodźmy do zboczeńca. Podoba ci się? To jest moja orgiastyczna kawalerka. A tam jest moje łóżeczko, gdzie śpię sam. Och, cuchnie tu gnojem. Och, to jest gnój na moje klejnoty rodowe, pełno gnoju. Uwielbiam ten dubbing. Naprawdę, w tamtych czasach uważam, że Polacy się starali z dubbingiem. Teraz te dubbingi to jest kurwa w grach i filmach to jest jak czytanie po prostu z kartki od Bemnic swoje, 8 godzin spierdalam jeść zupę z rodziną. A tutaj naprawdę kuźwa serce w te Shreki, w te Max Payne'y, w Głupki z kosmosu. Świetne były te dubbingi polskie. Nie wstydziłem się wtedy Polski i polskiego języka. Nie to co teraz. Ten w ogóle w jakiej chatce z gówna żyje. Och, to jakieś urocze gniazdko. Dobra. Dobra, idziemy Gorgiusem. Trzęsawisko. Znowu na górę? Ja, ale o co chodzi? No dlaczego? Ojej, to jest taki piękny level. Level design tutaj to jest inny klimat w ogóle. Kroniczki DBL z dubbingiem. Był dobry. Jeśli chodzi o moda darmowego, to naprawdę to był dobry dubbing. Oczywiście nie jest to poziom Gothica 1 i 2, gdzie był naprawdę professional. Ale no, znając te mody do Gothiców, Mroczne Tajemnice i tak dalej, robione przez, wiecie, jakichś takich stulejarzy, to kroniki dają radę. Diablo 2 też miał bardzo dobry dubbing, jak najbardziej. Patrzcie. O, shit. O Jezu, pamiętam tą tubę tak bardzo. Nie, ona mi się śni po nocach do dziś. Patrzcie. Jak walą kakę. Prosto do głównego zbiornika. Dobra, to jest chyba moment, żeby zapisać i wrócić do Esgarota. No kurde, o co chodzi? Czemu? Nie rozumiem tego, no. Za każdym razem muszę to samo wpisywać. Okej, chwila. To było chyba numer 4. I witam. Chwila. Znajdę to tylko. Dobra, uwaga, lecimy. O, Candy, yeah. Boże. Ta strona www.candynagolasa.com. Milionera. Jezu, tylko po to gówno się przyłączałem, naprawdę. Naprawdę. Nie było warto. Nie było warto, nawet się nie spuściłem. Te streamy uczynią ze mnie milionera.
Okej, okay, to jest Winden. Sekunda więcej. O, tu z krową udało się pogadać, któryś pamiętam. One są takie uciemiężone. Ich właścicielem jest Ronald McDonald. Powiedz, złodziutka, często się tu zapuszczasz? Czemu nie mówi? Witaj, skarbie. Czy pani mieszka sama? W kawalerce. Masz fajne kółko w nosie. Chamsko. Zamiast je uratować, to po prostu... podrywa je. No nie, no jest kilka wind. Jest kilka wind. Dobra, spróbujmy tą najpierw tą. Nie podoba mi się tu. Ale może mi się spodoba w kolejnym pokoju. O Jezu, to ten pies. Tak, to jest ta melodyjka. Cudowne. Kowadło, okej. Okay. Pamiętacie to? Coś tutaj dla tego psa trzeba było dać. O nie! Wow. Dobrze, save'a mam. Dobra, to trzeba pójść po kawadła i chyba jakieś tam jedzenie mu trzeba było wyrzucić, czy coś takiego wrzucić, w sensie. Jest dobrze, że poziom zagadek jest w miarę prosty, to byłem w stanie z tego let's play nagrać, bo inaczej to byłoby naprawdę ciężko. Chodźmy na górę. Okej. Okay. Nic nie pamiętam. Cudowna. Uwielbiam humor tej gry. Kompletnie bezsensowny ten telewizor postawiony gdzieś na dachu. Nie, naprawdę. Absolutny szacunek. O ja pierdolę, pamiętam tego spawacza. Powiedz no, dobry człowieku, czy to twoja jest ta wspaniała psina, którą zauważyłem tam na dole? Chodzi ci o Rychiego małpią morduchy. To dobry pies łańcuchowi, choć ostatnio nie w formie. Za dużo kofeiny. Hej, czy możesz mi pożyczyć twojej butli? To do zbożnych celów. Serio? A masz uprawnienia? Nie mogę pożyczyć butli nikomu, kto nie ma licencji spawacza. Hmm. Okej. Okay. Hej, co porabiasz? Co cholera? Coś ciebie zapala? Nie widzisz, że zespawuję tu ten metalowy kawałek? A teraz zejdź mi z oczu. Pewnie zarabia więcej niż większość Polaków, tak. Kurna, nie trzeba było ruszać tej butli. Wow. Morderstwo. Morderstwo w fabryce gówna. No dobra, Powiedz no, dobry człowieku. O Jezu, nie da się go przeklikać. Wspaniała psina, którą zauważyłem tam na dole. Chodzi ci o Rychiego małpią morduchy. To dobry pies łańcuchowi, choć ostatnio nie w formie. Za dużo kofeiny. Hej, czy możesz mi pożyczyć twoje... Co mu się dawało, kurde? Serio? Nie pamiętam. Masz uprawnienia? Nie mogę pożyczyć butli nikomu, kto nie ma licencji spawacza. Licencja na wózki widłowe. Może stufniemy, słuchajcie. Myślę, że to jest dobry moment. Dawajcie. Trzeba przywalić trochę spawacza w nos. Jest i snufik. Bardzo dobrze.
i poprawimy. Okej. Okay. Musimy tu wrócić potem. Co cholera? Co z ciebie zapala? Nie widzisz, że zespawuję tu ten metalowy kawałek? Boże. Zniszczony Polak w warsztacie po prostu. Okej. Dobra, czyli tu wrócimy. Paste Bros. Czyli oni robią pastę do zębów z gówna krowiego w zasadzie, jeśli dobrze rozumiem ten lore, tak? Ja się lubię ogólnie wczuwać w lore różnych gier. Więc chciałbym jakby mieć pewność, że o to właśnie chodzi. No dobra, czyli kompletnie jakby tutaj nic nie zrobimy, ani z psem, ani z butlą. Sprawdźmy drugą windę. To Baldur. To Forgotten Realms, tak? Ten świat, okej. Okay. Już teraz wiem. A gdzie jest reszta tych ufoków? Przy tym, tym? Przy tym wózku kosmicznym? Na resorach? Okej. Ein Labyrinth. Wydaje mi się, że krążę w kółkach. W kwadratach. Co to? Ein kleine Dźwigen. Poloken. Czemu nie? Kurde no! Kompletnie bezsensowny pokój. A gdyby tak... Nie. Okej. To musi być coś innego w takim razie. Ja już tego nie pamiętam, ja ten dom pamiętałem tak na pamięć praktycznie. Ale szczerze mówiąc, to tak nie do końca pamiętam tą fabrykę. Co tu trzeba było zrobić? Czekajcie, coś tu jakieś... Nie było mnie tu od dawna, ale klimat wciąż taki sam. Miło było wrócić i zastać starego. O, Lores! Profesjonalnego stramera. Never hang a daddy. Never hang a daddy. Dzięki, Lores, za 40. Bardzo jest mi miło. Cieszę się, że wam się w ogóle podoba. Nawet nie wiedziałem, że ty wróciłeś. Myślałem, że cały czas jesteś Lores u nas. Ale nie będę hangę robił. Nie warto. Okej. To chodźmy tutaj. Oplu. A tak się pojawiłem raz na jakiś czas. No, tak też jest. Lepiej tak niż zniknąć na amen. Z naszych żyć. Z naszych nic nie wartych żyć. Kurde! Czy ktoś może mi Bobru, możesz sprawdzić, co dalej robić? Tutaj na tej windzie coś musi przyjechać pewnie. Łatwa gra. Więc dzwonię telefon do przyjaciela. Bobru, pomóż. Nie no, są dwie windy. Wydaje mi się, że kurde ten... Coś z tym kowadłem trzeba było zrobić. Coś trzeba było z tym kowadłem zrobić, jestem przekonany. Ja pierdolę, jak dojść do tej windy? Dlaczego tak bardzo się kręcę tutaj? Kamera gorsza niż w pierwszych rezydentach. Zaraz naprawdę młodego S odpalę. I wtedy wszyscy dojdziecie w 7 sekund. Masz dziś wolny wieczór. Znam taką miłą knajpkę. Moglibyśmy też potańczyć. Ja pierdolę, zoofil. Okej. Za późno, już doszedłem do twojej twarzy. Boże, jakie teksty. A ta winda? Tutaj nie byłem, nie? Mamy to. Bez Bobra solucji. Wszystko się da ogarnąć. O nie, ale z mlaskiem wypadło z odbytnicy.
okrężnicy. Dobra, tu chyba da się umrzeć, więc zrobię save'a. Krowia farma. O, yes! Fucking yes! I remember this cauldron. A ciekawe czemu... Aha, okej, dobra, już wiem. Gówniana potrawka, moja ulubiona. Potrawka z chrząszcza a la snaf. Chrząszcze i piekielniki. Co jest? A, dobra, udało się. Połknął garnek. Tu gdzieś była, kurde, ta... Nie wierzę, to są rzeźby z gówna. O, fuck. Jezu, nigdy nie zrozumiem kolekcjonerów. Ludzie od pieniędzy już nie wiedzą, co, czego sami chcą. Tutaj jakiś zlepek. O, nie, naprawdę. Teraz nie wychodzą takie gry. To jest niesamowite. Mhm, dobra. Chamsk, jeszcze shotgun na poprawienie. Hej, ty! Porobało cię kompletnie? Co ty sobie u diabła wyobrażasz, kurna? W tej chwili, za kogo się uważasz? Rządzisz jak u siebie, ty! Zostaw to i w serce palec w łajno! To nie imieniny u cioci, kurna! Co ty w ogóle robisz? Bezczelności ci nie brakuje, co? Ludzie, niech mnie ktoś uszczypnie, bo chyba śnie! Bezczelna! Klefedron. Jezu, ile brutalności jest w tej grze. Ile śmierci w ogóle. Oh my god. Zagłuszył starą kwokę jak swoją zbyt rozgadaną żonę. Dobra, mam młot z gówna. Cowhammer. Może psa się tym jebnie. Kurde. Nie wiem. Chyba spawacz teraz, nie? Młotem w spawacza, coś w tym stylu. W ogóle jak chillowo ten Gorgius chodzi, jakby w ogóle przed chwilą nie zrobił tego egzekucji, kuźwa, młotem dwuręcznym. Sledgehammer. Nie, ta lokacja jest niesamowita. To tu? Nie, to nie było tu. Not here, not here. Jak piszczą te krowy. W ogóle co one jedzą, że tyle srają? To mnie zastanawia. W sensie jakąś papkę żywieniową? Co te, swoją drogą, jaka firma tworzyła tą grę i co się z nią teraz stało? Chciałbym jakby poznać ich losy. Bo to musiało być naprawdę niezłe łby. Boże, początek lat 2000 to były szalone czasy. Wy się wtedy dopiero rodziliście, więc tego nie pamiętacie. 60 milionów lat i jeden cios! Chamsko.
uszkodził normalnie rdzeń kręgowy, aż gościu zesztywniał na wieczność. Wyprodukował Xilam. Wciąż wydają gry. Jakie gry teraz wydają? Może warto je dodać na streama. Animacje robią, okej. Okay. Czekajcie, mam ten gaz, ale nie wiem jak mi to ma... Nie wiem jak mi to ma pomóc z tym psem, szczerze mówiąc. Jak on tam? Małpia morda? Jak on się tam nazywa? A, dobra, okej. Okay. Jaki debil. Ale ten przynajmniej nie umarł. To jest jakaś rzadkość. Psia micha. No, coś ty wziął. Jaki agresywny jest ten Gorgius, to jest tak piękne. Dobra, chodźmy do środka. Sorry, że tak często robię te save, ale tu co chwilę się ginie w tej grze. Jak w Dark Soulsach, więc nie chcę mi się po prostu powtarzać tego samego. Mamy dyskorolkę, mamy jakąś psią budę, mamy chochlę i mamy kowadło. Jebando. Okej. No, dawaj na środku, do góry znaczy. Xila ma bajka na mini-mini, oho! Nie chciałbym jej obejrzeć chyba. I co to jest? Wciągarka, obciągarka. Przyda się ta maszyna. Na samotne noce. Debil. Debil spadł. Okej, mamy to. Wydaje mi się, że teraz musimy pójść tam, gdzie była ta... taki drut, czy tam lina. Fajnie tą grę odkrywasz tak po latach, naprawdę. Prosta jest, jakby, jak widzicie, ogarniam wszystko. Bajka nazywa się Ogi Ogi. Nazywa się tak, jak brzmi. To na pewno było tutaj. To nie było tutaj. Nie było zdecydowanie tutaj. Robią animacje i filmy z kloszowym humorem. Gra była jednorazowym skokiem w bok. Z najnowszych kreskówek to Karate Ship i Ogi i Karaluchy. Kurde, szkoda. W sensie... Naprawdę, ta gra to jest jakaś legenda. Szkoda, że ona w zasadzie nie tak trochę przeszła jednak bez echa. Te Ogi i Karaluchy mają podobny styl do tej gry. Okej. Okay. Ogi i Karaluchy to bangier. Ale to są dwie różne animacje? Czy to mówicie Ogi i druga to są Karaluchy? Czy Ogi i Karaluchy to jest jedna i ta sama rzecz? A, krowę wyjąć. Jezu, macie rację. No dobra, ale najpierw zobaczę ten. Tak! Krowę trzeba było wyjąć. No, co jest? Ogi i Karaluchy, nazwa animacji. Dzięki, że jesteście tacy pobłażliwi do moich pytań. Wale krowy. W tej fabryce narodził się ten dowcip Bobra. Co jest? Ej! Przecież było tutaj przejście. Ja chyba tripuję, słuchajcie, nie wiem, coś się dzieje dziwnego. Przyzwyczailiśmy się bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Święta godzina. Mamy w fabryce kału. Żadna praca nie hańbi ponoć. K
krowę wyciągnąć. Dobra, wyciągarka. Uratuję cię, maleńka. Nie, to nie ta. Trzeba szukać dalej. Okej. Dobra, grubas. Coś tego dobrego. Pokażę ci coś zadziwiającego, kochanie. Twój tyłek pozwoli mi wrócić na moją planetę. Ale będzie anal. Do tego potrzebować trochę produktu końcowego. Jaki no, tekst na podryw w ogóle. Uczcie się trochę od Gorgiusa. Twój tyłek pozwoli mi wrócić na moją planetę. Fat shaming! Okej. Co jest? Czemu ją tak masuje? A, dobra. Patrzcie, jak w ogóle niesamowita jest ta gra. Jakie tutaj rzeczy są. Jedziesz ze mną, malutka. Oh! Jaka dupa w ogóle rozdziawiona. Jak paszcza. Kurde, nie pamiętam, gdzie to było. Kurde, chciałem w lewo. Dobra, teraz trzeba wrócić. Niby krowa dupa jak u pawiana. I dupa się bardzo tutaj napracowała, żeby ta fabryka funkcjonowała tak jak zawsze, więc może troszkę szacunku do tego stworzenia. Co jest? Chciałem ją w drzwi wepchnąć. Powinna spaść w tą przepaść. Dobra. Do cyca. Po co to było? Po co to było? Okej. Okay. Nie pamiętam. Genius. Serio? To był ten pomysł? Ale tuba. Tuba rocka. Rock w takiej nagrywał. Deska się trzyma przy kopytach. No, true. Jesteśmy w pałacu rozkoszy. Patrzcie, jaka muza, jak w Indiach. Do których niedługo pojadę. Boli! I'm a woman! Widzicie, umiem naśladować głos Candy. Jaki obrzydliwy telewizor. Jak z jakiegoś nasiona. Śpi, kochanek. Po wielokrotnym orgazmie. Nie, no nie wierzę, że ona się dała. On się dał wykorzystać. Wow. Nie, no naprawdę świątynia. Świątynia tantry. Fuck. Gość lubi świnki. Lubi małe warchlaczki. Nic tam nie ma? Nie, boję się. A, żyleta, spoko. Trzeba mu poderżnąć gardło w takim razie. Oliwka. Czy ta świnia ma pampers? No fucking way. Co to jest? Co to jest? O kurwa, czy to deszcz? Chodź, wychodzimy stąd. Give me some pork. Gdzie
głośniki nakurwiają, a nic nie leci. Dobra, wychodzimy. One night stand to był. Dokąd idziesz, kochanie? Skoczę tylko po... papier... Co się stało? A, shit. Czyli coś trzeba zrobić, wiecie? Coś trzeba zrobić, żeby on nas nie zauważył. Ale nie wiem co, bo muszę skipować ten. Dobra, zróbmy krótką przerwę na reklamę, bo mi się chce siku i wracamy po reklamie, pokminimy co dalej. Więc piszcie broda na czacie i za chwilę wracamy. Tak jest, see ya.
Dobra, jesteśmy z powrotem, jesteśmy z powrotem. Dobra, moi drodzy, musimy rozkminić. Postreamujmy jeszcze tak z 15-20 minut, coś koło tego. Rozkminimy, może jakby skończmy ten level z tą fabryką. To będzie chyba taki dobry moment. On nie może się obudzić, kurde, nie może się obudzić. A my za dużo nie mamy, mamy tylko tą żyletę. A, proszę bardzo, tu coś jest. Fotel. Fotel, po co jest fotel? Bar. To jest nora jakiegoś narkomana ciężkiego. Jakoś się łączyło te, kurde. Coś chyba w łazience trzeba było zrobić. Ta gra wygląda, jakby wszystkie lokacje śmierdziały pierdem. Jezu, no true. W sensie, to w ogóle ten level tak wygląda. Oliwka na drzwi? Nie, chyba nie. On się nie może obudzić. Kaktus, czekajcie, coś z kaktusem. Coś z kaktusem. Żyletka na kaktus? Nie, tu, okej. Oliwka na dupę i jedziesz. To nie jest taki zły pomysł. Aha, okej, jakby nieważne co zrobimy, to i tak nie leci ta muzyka. Wanna, szuflady, zobaczcie, tu się nie da jakby w żadną interakcję wejść. Czyli jakby w tej jaskini rozkoszy nic nie jesteśmy w stanie wykminić. Coś, kurde, mam jakieś przebłyski. Co trzeba byłoby zrobić? Macie jakiś pomysł? Esu, czat podaje sobie rozwiązanie. Esu, nie. Ale gdzie jest to rozwiązanie? Bo same jakieś głupie czytam. Oliwka na dupę jedziesz. To jest na przykład ostatnie rozwiązanie. Pytanie, na czyją dupę? Daj oliwkę na drzwi. A, serio? Okej, w sensie, żeby nie skrzypiały, tak? Żeby anus nie zaskrzypiał. A na zawias, no właśnie. Jakby na zawias bym, jakbyście napisali poprawnie, że na zawias, to bym to zrozumiał. To jest wasza wina, jak zawsze zresztą. Myślałem, że na drzwi, wiecie, na drewno i tak dalej. Chcę wyjść stąd. Nie znoszę tak stężonego zapachu spermy. Spermy? Dobra, wolę zapach gówna. Nie nagrywajcie tego. Okej. Czy kompletnie nic tutaj nie ma? Nagrałem. Nie no, tamten sobie łazi po jakichś częściach fabryki, a ta po jakichś najgorszych po prostu spelunach. Tak kończą trans ludzie w przyszłości. Nie wiem, co mam zrobić. Kurde, na tym pontonie gdzieś popłynąć? Ciągle zapominam, że Witali to babka. Dobra, chyba potrzebuję pomocy. Nie jestem pewien, co mam zrobić dalej. Witali to... No. Kurde, no coś... A, no coś... Czekajcie, no coś tutaj było takiego, że... Trzeba było chyba to położyć. I potem... Nie, nie mów, że tu jest jeszcze droga jakaś. Jezu, serio. Idiotik.
Nie no, już takie rozwiązanie zagadki to mogli wymyślić tylko ludzie, którzy wymyślili jedną grę w życiu. Dobra. Be careful, it's my first time. Yeah, right. Dobra, może zapiszmy. Zanim zacznę płakać, że coś mi się stało z tą grą. Ohyda! Poczułem smród z tej dziury. Czyli dobra gra. O, pamiętam, tu była ta ryba. Chyba tu była ta ryba. Jezu, tu każdy każde pomieszczenie cuchnie po prostu. Czujecie to? Odkurzacz. To odkurzacz z historii z odkurzaczem, z Bobrem. Aż Bobru w ogóle zniknął. Bo wiedział, że tutaj ta historia się wydarzy. Oh my god. What the fuck is this? Będzie nurkowanie w kiblu. O kurwa, Bioshock. Ale nie chciałem jeszcze tu iść, no. Właśnie, gdzie jest ta ryba, nie? Shit. Starfield. Okej. Okay. Żółta łódź podwodna, of course. Nie, ta gra jest naprawdę, naprawdę dziwna. Jest, to jest chyba ta ryba. Zabiłem byka, cóż to dla mnie byk. Krew z niego sika, siku, siku, sik. La, 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 la. Błagam, nie zatnij się, błagam, nie zatnij się, błagam, nie zatnij się, błagam się. Dziękuję, 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 dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie no, po prostu nic tu nie ma. No tak, to z tej gry, to jest właśnie ta scena. Zabiłem byka, cóż to dla mnie byk. Okej, okay, guzior, który nic nie robi. Okej, okay, jakiś pryskop zjechał. Dobra, zobaczmy. Co to jest? Okej. Okay. Chyba musimy coś tam zrobić z tym nurkiem. Dźwigen. Świetnie. Oh shit. Nice. Zginąłem? Nie wierzę. Nie pamiętałem w ogóle tej śmierci. Dobra, to może jednak prawy dźwigan. Oh fuck. O nie. Nic? W sensie, to co mam zrobić w takim razie? Kurwa, Titan upadł po raz pierwszy. Titan! O fuck. Nie sprzęga ten. Nie! Oni to przewidzieli, czajcie to? Fuck. To ja nie wiem, co mam zrobić w takim razie. Ocean Gate? Nie wiem, co mam zrobić. Ta gra to przewidziała. Predicted? No. O nie! Ostatnie słowo. 22 lata przed, no, naprawdę. Powinien tutaj leżeć kontroler Xboxa Bluetooth z Amazona za $20. No dobra, to lewa nas zabija i prawa nas zabija, czyli w zasadzie nic nie możemy zrobić. Może pójdźmy do tego nurka, zobaczmy, co się stanie.
chcę na niego patrzeć. Gdzie jest Nuras? Ohoho, pamiętam go. Cześć, nazywam się Candy Caramela. Nazywam się Murek Stefek. Mam plastikowy tyłek. Nie ruszaj mojego skarbu, bo będę zmuszony rozerwać cię na strzępy. Ciekawe, w takim razie co mogę zrobić? Cześć, nazywam się Candy Caramela. Nazywam się Jeffek i jestem plastikowym skarbem. Nie ruszaj mojego nurka, bo będę zmuszony rozerwać cię na strzępy. Jeśli ty masz 40 pulpitów otworzonych, tak chcę ci tylko przypomnieć. A co to znaczy? Zawsze miałem tylko jeden pulpit. Gdzie są te pulpity? Nie mam chyba. Inny ekran? Duplikuj, nie no, nie, wszystko jest w porządku, wiecie, niczym nie przejmujcie. Windows Tab. Okej. Jest tylko jeden, no bo ja wyłączyłem kompa, więc spokojnie, spokojnie. Spokojnie. A tym wężem może go udusić? Chcę wyjść stąd! Powiedzcie mi, co mam tutaj zrobić. Wydaje mi się, że nie powinienem tu być. Chcę wyjść. Chcę wyjść z tego koszmarnego Rapture. Ale Big Daddy. Odstawi przy kiblu. Musisz zabrać rybę. No właśnie, tak mi się wydaje, że coś muszę zrobić wcześniej, zanim tam pójdę. Bo ja od razu wbiłem się w ten skafander. Ale klopen. Oh my god. Rzeźnik. Kurwa. Do lodówki. Do lodówki na później mięso. Okej. Muszę coś mu podłożyć, muszę coś mu podłożyć. W ogóle ta muzyka, słuchajcie, plus ta cisza bez tych żadnych dźwięków tutaj środowiskowych jest niesamowita. Muszę znaleźć jakąś rybę zgniłą albo coś takiego. Butla z gazem, okej. Dobra. Już chyba kumam. Mam wężyk. Ryba z akwarium, kurde, słabo. No dobra, ale włączmy. To się źle skończy. Zapisz. No dobra, podłączyliśmy gaz. Sterta ryb. Zobaczmy może tą drugą część pomieszczenia. Musisz mu tamtą rybę dać. Ale nie mogłem jej przecież zabrać stamtąd. Czy mogłem? Gdzie jest mój kursor? Okej. A, zgniła ryba, zobaczcie, ale to... Czy to mi jakoś pomoże? Chyba nie za bardzo. I tu zamknięta. Shit. Okej. Idź do następnych drzwi, ubierz się w skafander nurka. W akwarium wejdź do żółtej łodzi podwodnej, zabierz z niej rybę. Wypłyń na zewnątrz pod... No ale kurde, gadałem z tą rybą. W sensie śpiewała tą piosenkę i nie mogłem z nią nic zrobić.
No w sumie mogę wrócić do tych starych filmów, why not? Wy pewnie takie cwaniaki tutaj ogarniacie tą grę, macie odpalone na innym tabie mój let's play z 2K13 i po prostu wszystko wiecie co się dzieje. Dobra. Powiedzcie, ile jest osób w ogóle, tak z ciekawości, bo mi się cały Twitch zaciął. Majteczki z małpiej skórki. Zabiłem byk. Okej. Okay. Pamiętam na pamięć, o, zajebiście, to się szanuje. Jak podpłynęła ta ryba. Walka! O życie. O, zajebista. Taka zmęczona w ogóle życiem. O, mamy suba od Sylion. Sylion zasubował, dzięki serdecznie, ziom, witam w gromie, gronie subów, w gromie. O jest, przepraszam. Dobra, dajmy mu tą zgniłą rybę. Pewnie coś będziemy mogli dostać, żeby zabrać ten skarb tego nurka i otworzyć te drzwi, nie wiem o co chodzi. Witamy w grobie. Witamy w kolonii, no już, wstawaj. Bulit i jego chłopcy nieźle cię poturbowali. Zostawcie go. Dobra, zrzucajcie go. Dobra, teraz rybsko-cipsko. Ein Saven, biten szpile. Ein rybsko. To ryba ma włosy. Zjadł ją. Przekręcił się. I to dosłownie się przekręcił. Ja teraz gaz odkręcę. Odkręciła gaz. Nie zapukał nikt na czas. Okej. Okay. Może coś w lodówce jest? Czuję się staro, znając tą piosenkę. Nie! Puch. Kubeł. Kubeł wymiocin. Uwielbiam takie rzeczy. Dobra, może zapiszmy. Pi. O! Nie wierzę. Hej Jimmy, jaki mamy pułap? Właśnie zobaczyłem przez okno. A nie mogę oglądać tego przecież. Okej. Okay. Przewidzieli to nas tylko września. Wszystko przewidzieli. Dlatego przestali robić gry. O kurwa, w bok. Ale durne, no. Zaczynamy wkurwiać tę windę. Okej. Halo? Okej. Kurwa, nic nie działa! Ta harmonika.
Czekajcie. Tego się nie spodziewaliście, że mam też taki instrument w zanadrzu. Musiałem, po prostu musiałem. Musiałem zrobić to w tej windzie. Cisza nocna. Dobra, trzeba skończyć tu fabrykę główną, bo naprawdę ona się już ciągnie. Wow, shit. Fajne machen. Dobra, nie ma już odwrotu. Nie ma już odwrotu. Możemy iść tylko naprzód. Aha. Fuck. Żelazna kurtyna. Ej, no co ja mam zrobić? Czekajcie, bo mam ten kubeł i mam tą rybę. Mam kubeł i mam rybę. Shit. Ej, nie wiem, naprawdę. Macie jakiś pomysł? Coś możecie mi pomóc? Kurde, nie w tą stronę. Tędy, tędy, tędy. Ej, w ogóle nie wiem, stream działa, czy co się dzieje? Czemu jest tak cicho? Działa. Okej. Dobra. Kubeł. Żelazna kurtyna. Każdy się skupia. No muszę coś tu ogarnąć, kurde. Wiecie co, ja może wrócę do mojego... do mojego filmu. I... okej, 4, 5... Cześć wszystkim! 5, chwila, chwila, chwila. Okej. Z tej strony. Na poważny kom. Fajnie. Na sali minerować. Ale dobra, Gorgius, nie powinieneś na rzekę teraz mawać. Nie byłem tu. Proszę, powiedz. O kurwa, robiłem kompletnie inne rzeczy. I co teraz? To nie jest później. Jest. Nastraj. Nie byłem tu, widzicie, nie byłem tu, nie byłem tu. Pora mnie wypieprze, tak jak lubicie. Dobra, okej. Okay. Przedmiotów, a wciąż... Nie! Ja chciałem windę! Windę chciałem! Tam, wczytam sobie. Zobaczymy, co jest na 3.14. O! Przez okno przelatującą windę. Tylko spokojnie, bo zaraz. Gdzie ja dałem ten spadochron? Ale suche. Boże. Głupie żarty. Wujeczka... Głupie żarty, jak skomentował. No. Gdzie jak żółty jeden przycisk jest tym słusznym przyciskiem. Zapamiętajcie. Nigdy nie wciskajcie pi. Liczby pi. Bo to liczba nieobliczalna. Ha, dobre, nie? Boże, nie. I don't need this fucking shit. Nie zapamiętam.
Muszę wiedzieć, co się dzieje dalej. Dobre, dobre. To lodówko zamrażarka. To maszyna Thermomix. Dobra, tutaj nie przejdę. Serio? Kurwa, byłem chyba bardziej inteligentny wtedy. To jest smutne. Nie wiedziałem, że tam jest przejście. Znaczy teraz nie wiedziałem. Pisałem. Teraz też nie czytałem solucji. Robię to na żywioł. Całe moje życie robię na żywioł i nie wiem, czy dobrze na tym wychodzę. Moja rodzina uważa, że nie. Wow, jak się zamknęło. Dobra, big red button. Coś pierdło. Aha. Wow! Chamsko! Serio? Wszystko jest w stanie mnie zabić, a akurat to nie. Ale jestem obleśną żabą. To kurwa nie był game over, no właśnie. Po wszystkim, co się działo do tej pory i po wszystkich game overach. Czemu ktoś napisał laser? Jaki to ma związek w ogóle? Dobra, przeżyła. Znaczy przeżył, bo his pronouns are he, they. Oho, to jest chyba ta pasta do zębów. Produkt końcowy. The terminal product. Z tyłu puszkę weź. Co znaczy? Gdzie ta puszka jest? Kurwa. Czegoś nie wziąłem, tak? Nie możecie wcześniej pisać? Gdzie ta ci puszka? Smalec wege, chamsko. Gdzie ta puszka jest? Przepraszam bardzo, ale ja jej nie widzę. Coś jest nie tak? Już tam nie wrócę. Wcześniej czy tej czy... Ale jest opóźnienie, nie wiecie o tym? Na lewo. Okej. O, dobra. Nie no, ukryte są te pomieszczenia, w sensie nie da się tego widzieć. Bez solucji nie da się grać. Nie mogę tego podnieść z jakiegoś powodu. Ej, naprawdę nie mogę tego podnieść. Kurwa. Boże. Boże, daj cierpliwość, bo... rozpierdolę puszkę chili. Dobra. Zadziwiająco się ta puszka chili łączy z faktorią tego co tu tworzą. Źle stanął. No dobrze stanął. Tylko trochę krzywo. Dobra, kurde, myślałem, że tu już jest koniec. Patrzcie. Znaleźli się. Candy, w samą porę. Patrz, mam pewien problem z tą krowiną. Wielmożna pani ma kosmiczne zatwardzenie. Nie można z niej wydobyć ani grama łajna. Trzeba znaleźć jakieś tradycyjne, pikantne, czyli konkarne, aby nieco jej ulżyć. O, nie. Ach, och, myślę, że mam czego trzeba. Tak się składa, że mam tu nieco chili. Jezu, miałem nie słuchać tego przecież. O kurwa. Dlaczego... Dlaczego to się powtarza? A, idź se podgrzej. Dobra, macie rację. Macie rację. Zimne i zamknięte. Jak moje serce. Nie, dobra, może chodźmy tutaj. Okej, okay, niewidzialna ściana.
Co to jest? A, niech mnie koń kopnie, to żyje. Wiedziałem. To żyje. Chamsko. Jest dobrze, te save'y robię, bo naprawdę. Dobrze, zrzuć mu na łeb to. O, kolejna śmierć. Nie odjadę bez krowich placuszków. Aż zgłodniałem od tych tekstów. O Jezu, przepraszam. Dobry wieczór, spóźniłam się, ale już jestem, uśmiech. Dziękuję Jowolkari za 20 zł i witam spóźnioną kobietę. Czekajcie, bo mi się Discord włączył, a kompletnie tego nie chciałem. Nie. Proszę. Nie, kurwa. Nie. Proszę. Dziękuję. Jezu. Spóźniona kobieta. Dobra, musimy podgrzać gówno na talerzu. Dopiszę sobie do tonika. Powiedziałem spóźniona, nie opóźniona. Jezu, a ten dalej martwy. Okej. Gazol. Na gazola. Co jest? Coś jest nie tak. Może trzeba odkręcić. Pięknie. Podgrzewa się jadło. Myślisz, że już? Już jest gotowe? Nie wiadomo, jakby wygląda tak samo. Ale jeszcze trzeba to otworzyć, nie? Powiedzcie mi, co zrobić, żebym tutaj nie kręcił się za dużo. Czym to otworzyć? Gotowe, tak? Na kuchence... Otwarte było. Aha, nie wiem, no jakby... Moim zdaniem jest zamknięte, ale... Niech będzie, że jest gotowe. Dobra. Krówsko. Gdzie się tak skradasz? Candy. Karamela. Dobra. To już chyba jest końcówka. Dobra, zróbmy zapis, zanim tutaj coś się stanie, typu crash. Tu desktop. Och, nie mamy ani chwili do stracenia! Ale prymityw! Nigdy nie robię tego wprost na ziemię! To może mi do mordy. Dobra, masz tutaj ten... Kaken. Dama potrzebuje odrobinę prywatności. O Jezu. Można już patrzeć, chłopaki. O, podoba mi się ten artystyczny widok. Ja cię. Żegnaj. Mocna. Dobra. Zróbmy tak, obejrzmy tę ostatnią końcówkę i będziemy kończyć streama. Screama. Można tak to nazwać. Czy widzicie wszystko? Czy widzicie teraz grę? Znaczy nie, czy widzicie teraz YouTube'a? Chyba będziemy mogli tam potem przejść spokojnie. Chyba widzicie. Za
Aha. Nasza... To takie same w ogóle dźwięki wydaje z siebie co 10 krowa lat temu. Nie może się wysrać, ma zatwardzenie, a my potrzebujemy ździebko, czyli... Najlepsze źdźbko. Gdzie? A tu jest. Źli... To już było. Nie chcę patrzeć na to sranie ponownie. W ogóle schodnie, która... O, wracałem po tą puszkę, czajcie? Nie znalazłem jej wtedy za pierwszym razem. Gdzie my jesteśmy? Kurwa. Dobra. Mam. Nie widać? Nie widzicie nic? A, kurwa, przepraszam. Jest! Żyj to! Pięknie. I sraj. Żryj, sraj, konsumuj i gin. Przyłóż się do tego! Daj z siebie wszystko! No, skup się! Skupaj się. Skupaj się! Najśmieszniejszy dowcip na świecie. Dobra, masz. Masz wederko albo Nasremi na ręce. O, widzicie? Jakby awansowałem do Nasremi do ryja po 10 latach już ze zmęczenia tym wszystkim. Wcześniej było na ręce. O Boże. Można już patrzeć, chłopaki. Gusta się zmieniła. O nie. Co to było? Piękne. I pojechaliśmy sobie naszym wózkiem. Naładowaliśmy kupę, po prostu... Kupę! O! Fajnie, wyjechaliśmy tym. Szacun. Gaz jebnie. No nie, zapomniałem tego zakręcić. Fajnie. Oczywiście wszystko musi wybuchnąć po tym, jak wychodzimy z tego. Zaczęli to kupię zawsze nieśmiertelne. Wyśmienicie i w dodatku... No matko... Jak zawsze mawiał mój ojciec, cierpliwość jest wynagradzana. Twój ojciec pieprzył 3 po 3. Twój ojciec pieprzył 3 po 3. Cudowny tekst. To się nie skończy dobrze. Udało się uciec? Nie, nie udało nam się uciec. Piękne. No, naprawdę piękne. Wszystko wyjebało. Boże. Te żarty o sranie i pierdzeniu naprawdę zawsze śmieszą. Ale jakim cudem? Był gaz ostatnio, się on puścił bąka i wybuchło. Jakim cudem? O Jezu, przejście? Z nimi ten... Af ogląda. Leci. Za zasłony. Wziął ich za zakładników i teraz lecą nie do domu, tylko tam, gdzie on ich im każe, czyli na Area 51. Yo! Czyli tam się gra zaczynała w zasadzie. Ale mood. Bierzesz nas na zakładników? Niezmiernie ciekawe. Zamknij się, już prawie jesteśmy. Twój ojciec pieprzył 3 po 3. Jezu, pamiętam tą skałę. Gdzie my jesteśmy w ogóle? O co chodzi? Ale fajna skała! Ja pierniczę! Tajna siedziba Agory! Boże! Chyba przerwę w tym momencie dalsze oglądanie. Agora żart! Agora żart 2K13! Enough. Architekt, który to zaprojektował, musiał cierpieć na poważny kompleks Edypa. Serio? O co chodziło za gorą? Nieważne. Nieważne. Znowu jakaś kutasiana rakieta. Pewnie nią wylecimy. Tak będzie. Oczywiście musimy się stąd dostać. O! Lord Farquaad. Ej. W twórce Facebooka. Tak samo mi się z nim ty nie kojarzy po latach. Przyjaciele, Cumbajszpil? Co jest? Zdrowa śmierć. Co zabierzemy was do ciche mieście, gdzie wy sobie odpocząć? A potem profesor Igor używa was za krajalniki do świata. Igor? Igor. Da. Z waszych mózg my wyciągnąć ein wielki Beispiel technologii. Panie doktorze, czy w tej klinice przeprowadza się jakby duże operacje zmiany tego płci?
Tak. Zatkaj się, jak to waś opowiadam, ty strętna świnia! Szwajne. Morris, zapierz mi z oczu te verfluchte kosmiten. Jezu. Dlaczego to jest Niemiec i Rusek, którzy są źli? Ty czego chcesz? Druga połowa walizki. Druga polowa? Polofa. Polok. Zabiega. Oczywiście, że go zabije. A ja, gut Arbeit ist dobra Oblata. Jezu. Daj pana Boloka druga polówkę. Polówkę. Wow. Chamsko. Jak miło. This is Sparta. Bolok. Dobra, sadzili nas do wielkich jąder. Cholera. Ta cegła z okiem to pewnie my. No i co, Candy? Ten Zacharyn to świetny lekarz. Muszę się do niego zapisać na przyszły czwartek. Jak jakaś, nie wiem, polska stara emerytka. Emerytki takie same w 2010 i 2023. Po co on to wciska? Boże, znowu nie, pierdzenie. Które zaraz wszystko wywali w kosmos. Znowu pierdzenie. Skąd wiedziałem, że to piękne zrobi? Dobra, słuchajcie, skończymy ten odcinek. W kolejnym odcinku pochodzimy sobie stereo po Area 52, po tym ośrodku i spróbujemy się z niego wydostać. Także stereo to jest właśnie ten ziomal kosmita czerwono dwugłowiec syjamski, jakiś tam ziomal. I to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Czekam na komentarze i kciuki, jeśli wam się podobało. Na razie, hejka, pa pa. Jeśli obejrzałeś film, nie zapomnij dać kciuka. Jest to spora motywacja dla twórcy. I pamiętaj też o subskrypcji, by być pierwszym i być zawsze na bieżąco z kanałem. A jeśli masz wenę i ochotę, popalnij również komenta. Dzięki wielkie, moi drodzy, i pozdrawiam was serdecznie. Jesu. Kurwa! Pięknie. Mam PTSD. Gdybyś chciały głos. Ja mam wtedy 20 lat. Uplułem się. Stary wygląd YouTube. No, bez kitu, bez kitu. Wow. Film ma niewiarygodny wymiar, pamiętacie to? Słuchajcie. Skończymy w tym momencie streamka. Dzięki, że wpadliście. Całkiem sporo osób było. Myślę, że zajebista zabawa, fajny powrót do przeszłości. Połączenie tego streama z tymi poprzednimi filmami z mojego kanału to też naprawdę zajebisty pomysł był. I to był wasz pomysł. Także dzięki za wszystkie dotacje, za wszystkie suby, które się pojawiły. Fajnie, że mnie wspieracie. Kolejny stream, jeśli się uda, to zrobiłem Might and Magic multiplayer z Bobrem. I mam nadzieję, że będzie wam się jeszcze bardziej podobał niż to. A jak widzicie, stream ma też niewiarygodny wymiar. Jak my wszyscy, stulejarze. Także co, no dziękuję, że wpadliście, spędziliście fajny wieczór ze mną. Ponad 3 godziny, 3,5 godziny streamka. Zajebisty czas. I co, no i do zobaczenia na kolejnych streamach. Do zobaczenia typowym. Wpadajcie na Discorda typowego ESA oficjalnego. Na dole macie linki, jeśli was jeszcze na nich nie ma. I wszystkie powiadomienia na Discordzie i na typowym MS-ie, także też wbijajcie na typowego. Także lowki, dobrej nocy wam życzę. I pa pa. Bye bye. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Buziaki. Bye bye. Yo.